Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać wszystkich Państwa, zarówno obecnych na sali, jak też obecnych przed monitorami swoich komputerów na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu. Jest to kolejny bardzo ważny dokument programowy samorządu województwa i chcielibyśmy go poddać właśnie ocenie też Państwa i posłuchać, w jaki sposób ten program możemy uczynić jeszcze lepszym. Jest z nami dzisiaj pan Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego, który będzie przewodniczył naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Będzie się z nami łączyć zdalnie pani Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, która też przedstawi prezentację wprowadzającą. Jest z nami członek zarządu województwa pan Stanisław Kruczek. Jest mi niezwykle miło też powitać pana Wojciecha Zająca, wiceprzewodniczącego województwa, sejmiku województwa podkarpackiego. Są z nami panowie starostowie, pan starosta jasielski Adam Pawluś i starosta leżajski Marek Ślisz. Widzę grono samorządowców, wójtów, burmistrzów, których serdecznie witam, jak również przedstawicieli mediów. Łączą się z nami również za pośrednictwem internetu przedstawiciele różnych instytucji. Zatem, żeby już nie przedłużać, poproszę pana marszałka Piotra Pilcha o zabranie głosu. Tak, dzień dobry państwu. Witam państwa w imieniu również marszałka Władysława Ortyla. Pierwotnie miał tutaj uczestniczyć. No niestety życie, tak wiecie państwo, się toczy, że nie wszystko można zrealizować. Ja chciałem serdecznie przywitać pana profesora Tomasza Komornickiego, naszego kierownika Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania, Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, naszego eksperta, z którym współpracujemy. Dziękuję, cieszę się i dziękuję panie profesorze za tą współpracę, za to, że zgodził się pan współpracować przy bardzo ważnym dokumencie, proszę państwa, Programu Strategicznego Rozwoju Transportu do roku 2030. Też chciałem podziękować na wstępie panu dyrektorowi Pawłowi Weissowi, pani marszałek Ewa Draus, którzy w sposób bezpośredni byli odpowiedzialni za przygotowanie tego dokumentu, oczywiście przy współpracy z naszym Departamentem Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Jest pani dyrektor Departamentu Joanna Szozda. To jest dokument bardzo ważny. Widzicie państwo, jest ze mną i pan marszałek Stanisław Kruczek, który mnie tutaj zastąpi, bo jest dzisiaj również podobna konferencja dotycząca transportu w Bieszczadach. Mam tam mieć wystąpienie i no po pewnym czasie wyjdę, ale pan marszałek tutaj oczywiście mnie zastąpi. Bardzo ważna jest, proszę państwa, dyskusja. Ten dokument, który powstał, nie jest dokumentem ostatecznym, jest pewnym projektem do dyskusji. Dlatego zachęcamy wszystkich państwa, do samorządowców, ale i nie tylko, do mieszkańców zostały skierowane zaproszenia celem zapoznania się i wyrażenia opinii o tym planowanym programie. To jest istotne dla nas, żeby te konsultacje odbyły się szerokie. Dlatego też, proszę państwa, zaplanowaliśmy aż 8 spotkań na terenie województwa podkarpackiego. Ja krótko powiem, że już w ten piątek, 4 lutego będą konsultacje w Przemyślu. Dzisiaj rozpoczynamy oczywiście Rzeszów, ale będą jeszcze w Stalowej Woli, w Tarnobrzegu, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. Zachęcamy, żebyście państwo skorzystali z tej możliwości zapoznania się, wyrażenia opinii do tego programu naszego, do projektu oczywiście, żebyście państwo zapoznali się z nim i żebyście przyjechali, a jak nie, no to za pomocą łączy internetowych się z nami połączyli. Będzie dyskusja, będzie możliwość zabrania głosu. Proszę państwa, ten dokument jest bardzo istotny, jest elementem
koniecznym do projektu, też który w tej chwili żeśmy jeszcze jesteśmy na etapie konsultacji, czyli programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Chcę tylko przypomnieć, że w styczniu takie konsultacje żeśmy przeprowadzili również w terenie. Cieszy nas, że bardzo wiele osób skorzystało z tej możliwości również zabrania głosu w tamtej sprawie. Ten dokument, który powstaje, jest dokumentem koniecznym do tego, żeby tą strategię pozyskiwania środków unijnych również uzyskać. Tam tylko przypomnę wielkie, ogromne środki, 2 miliardy 181 milionów euro, które trafi w najbliższych kilku latach na Podkarpacie w ramach nowej perspektywy. Zachęcam Państwa do wysłuchania ciekawych wystąpień, no i do, również później do dyskusji, do zabrania głosu, do zgłaszania swoich propozycji. I tak jak powiedziałem, trudno mieć na początku pretensje, proszę Państwa, dlatego że rozmawiamy o tym, jak ten dokument będzie wyglądał w końcowej fazie po tych konsultacjach. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Cieszę się, że Pan Profesor jest z nami. Wykorzystajcie Państwo możliwość też zadania głosu naszemu profesorowi, najważniejszemu ekspertowi, który tworzył, był współautorem tego programu. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo panu marszałkowi za wystąpienie wprowadzające w dzisiejsze konsultacje. Pierwszą prezentację prosimy, żeby wygłosiła dla nas pani Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, która pokaże nam główne uwarunkowania i koncepcję rozwoju transportu. Czy jesteśmy? Pani marszałek, bardzo proszę. Szanowni koledzy marszałkowie, panie profesorze, państwo dyrektorzy i wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy dzisiejszego spotkania. Prace nad programem strategicznym rozwoju transportu trwały bardzo długo. Jest to trudny dokument. Żeby móc przygotować go kompleksowo i odpowiedzieć na wszystkie wyzwania współczesności i wyzwania nowych polityk. I chciałabym tutaj zaznaczyć, że było to poprzedzone bardzo dogłębną diagnozą, które wykonywał Urząd Marszałkowski pod kierunkiem pana dyrektora Pawła Weissa, ale też włączeni w pracę byli wszyscy interesariusze i wszyscy gestorzy różnych środków transportu i ci, którzy mają wpływ na rozwój transportu. W pracach zespołu uczestniczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Również bardzo aktywnie uczestniczył obecny dzisiaj pan dyrektor Mieczysław Borowiec, dyrektor podkarpackiej PLK-i, również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, byli też eksperci regionalni z dziedziny transportu i logistyki z różnych uczelni, którzy również swoją wiedzą merytoryczną nas wspierali. Również dyrektor portu lotniczego Rzeszów Jasionka. Zatem te prace były, dzisiejszy projekt i prace były poprzedzone licznymi analizami, licznymi dyskusjami, za które już dzisiaj serdecznie dziękuję. Wydaje mi się, że dokument, który Państwu prezentujemy, już jest w pełni gotowy. Ja bardzo proszę teraz o prezentację. Tak, bardzo dziękuję. Zatem chciałabym Państwu przedstawić, jaka jest nasza wizja rozwoju transportu województwa i jakie są jej uwarunkowania, gdyż planowanie systemu transportowego regionu ma niewątpliwy wpływ na jego rozwój, który określiliśmy sobie w strategii Podkarpacie 2030. Z jednej strony stanowi nieodłączny warunek rozwoju gospodarczego, ale z drugiej zdecydowanie poprawia jakość życia naszych mieszkańców. Zatem efektywne kształtowanie systemu transportowego przyczynia się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej naszego województwa w stosunku do pozostałych regionów europejskich, a jednocześnie
różnych obszarów naszego województwa, zapewniając w ten sposób zrównoważony rozwój. Pierwszy plan transportowy poprawił wydolność i efektywność naszej sieci drogowej, kolejowej, ale jesteśmy już w nowej perspektywie finansowej i mamy nowe wyzwania, które są związane z politykami Unii Europejskiej, a przede wszystkim z Europejskim Zielonym Ładem. I mamy też nowe rozdanie funduszy europejskich, o którym mówił pan marszałek Piotr Pil, który stwarza nam możliwość finansowania wielu inwestycji transportowych. Z tego względu prezentujemy dziś program strategicznego rozwoju transportu województwa podkarpackiego do roku 2030 jako odpowiedź na nowe wyzwania w kształtowaniu zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego. Jeszcze proszę nie przerzucać, jeszcze na poprzednim slajdzie. Zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego, który wzmacnia komunikacyjne powiązania w układzie wewnątrzregionalnym, krajowym i międzynarodowym. Też oczekiwania mieszkańców, aby miasta stały się mniej zatłoczone, czystsze i lepiej skomunikowane obszary wiejskie, które mają dobry dostęp do swoich centrów rozwoju, a środowisko naturalne, aby było bardziej chronione. Na czwartym slajdzie poproszę. Taka wizja odzwierciedla zapisy strategii województwa i w tym celu wypracowano nowe kierunki rozwoju województwa, regionalnego systemu transportowego we wszystkich gałęziach transportu. Program odpowiada na wyzwania regionu w zakresie wsparcia konkretnych inwestycji, a także realizuje założenia nowej polityki spójności w zakresie kształtowania bezpiecznego, spójnego oraz przyjaznego środowisku systemu transportowego. Piąty slajd. Realizacja programu powinna stanowić wielki krok do osiągnięcia założonych celów transportowych. Aby województwo stało się bardziej dostępne, potrzebne jest zagęszczenie i poprawa połączeń drogowych, kolejowych do krajowych i europejskich korytarzy transportowych, lepszy dojazd do stolicy kraju oraz innych miast Polski, wzmocnienie powiązań z sąsiednimi regionami, w tym poza granicami kraju, czyli Ukrainą i Słowacją. Szósty slajd poproszę. Województwo spójne wewnętrznie chcemy budować poprzez modernizację i budowę dróg integrujących podkarpackie miasta i obszary wiejskie, rozwój kolejowych połączeń regionalnych, które przyczynią się do transportowej spójności wewnątrz województwa. Zamierzamy osiągnąć poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych, w szczególności do południowej i wschodniej naszej części naszego regionu. Jednocześnie widzimy potrzebę uwzględnienia specyfiki obszarów górskich o rozproszonej zabudowie oraz sezonowości ruchu na obszarach atrakcyjnych turystycznie, jak Bieszczady, Beskid Niski, Roztoczek. Siódmy slajd, poproszę. Potem plan transportowy realizuje cele strategii w zakresie poprawy dostępności, ale też zależy nam na jakości życia, w tym przede wszystkim na integracji rynków pracy i dostępie do miejsc świadczenia usług. W tym zakresie, przepraszam bardzo, w tym zakresie drogowe i kolejowe skomunikowanie miejskich obszarów funkcjonalnych oraz zapewnienie spójnego systemu tras rowerowych w różnych miastach umożliwi sprawny dojazd różnymi formami transportu do miejsc pracy. Lepszy dojazd do centrów miast, szkół, lekarzy oraz innych miejsc świadczenia usług. A także zależy nam na ulepszeniu powiązań komunikacyjnych do obszarów
inwestycyjnych i regionalnych stref gospodarczych, które bardzo ładnie rozwijają się w naszym regionie. Ósmy slajd. Ważnym aspektem jest zwiększenie roli transportu publicznego poprzez zwiększenie liczby nowoczesnego taboru, uzupełnienie sieci obiektów dworcowych i przystanków autobusowych, wypracowanie rozwiązań systemowych integrujących wielu przewoźników, wprowadzanie wspólnego biletu, integrację rozkładów jazdy. Wyzwaniem jest budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz infrastruktury typu park and drive. Pozwoli to dostosować transport publiczny do aktualnych potrzeb mieszkańców naszego regionu. Tego typu inwestycje będą mieć na celu podwyższenie konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego wobec rozwoju funkcji logistycznych, platform intermodalnych i terminali przeładunkowych. Proszę o 10 slajd. Strategiczny program odpowiada na wyzwania, ale także realizuje założenia nowej polityki spójności w zakresie kształtowania bezpiecznego oraz przyjaznego środowisku systemu transportowego. Troska o środowisko naturalne przejawi się poprzez wyprowadzenie ruchu z miast, wymianę taboru na nisko lub zeroemisyjny, tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności oraz alternatywnych form transportu. To tylko niektóre priorytety mające na celu ograniczenie oddziaływania sektora transportu na środowisko naturalne. Natomiast transport bardziej bezpieczny odnosi się przede wszystkim do pieszych i rowerzystów, między innymi poprzez budowę chodników i przejść dla pieszych, budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, promocję poprawnych zachowań transportowych. Wkładem do tego przez samorząd województwa jest plan transportowy poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, który finansowany jest z budżetu samorządu województwa. Poproszę o kolejny slajd. Docelowo, 12 slajd. Docelowo ważne jest kształtowanie multimodalnego systemu transportowego. Realizacja programu wzmocni integrację różnych form transportu, a także umożliwi mieszkańcom wybór środka podróżowania. Jednak aby kreować zrównoważony system transportowy naszego województwa, potrzebna jest współpraca przedstawicieli różnych gałęzi transportu. Tylko poprzez zintegrowane działania wszystkich podmiotów możliwe będzie stworzenie spójnego, bezpiecznego oraz przyjaznego dla środowiska systemu transportowego. Efektywnie i dobrze działający system transportowy województwa nie tylko wzmocni konkurencyjność względem innych regionów, ale poprawi jakość życia naszych mieszkańców i do tego chcielibyśmy przez te najbliższe lata zmierzać. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec jeszcze troszeczkę humoru. To jest trasa Kolbuszowa-Rzeszów, gdzie widzimy, że uruchomienie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej to jest 30 minut w stosunku do godziny samochodem z przygodami. Mamy nadzieję, że ten ostatni, ten poniższy rysunek to już będzie niebawem tylko historia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani marszałek za wystąpienie. Bardzo dobre wprowadzenie nas w ten temat konkretnych rozwiązań, które znalazły się w planie rozwoju transportu. A teraz bardzo proszę pana profesora, doktora habilitowanego Tomasza Komornickiego z Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk o przedstawienie nam głównych założeń, diagnostyki i modelowania, które wykorzystaliśmy w naszym planie rozwoju transportu. Pani marszałek, panowie marszałkowie, szanowni państwo. Również jest mi bardzo miło, że możemy przynajmniej w okrojonej formie spotkać się tutaj, a częściowo online, bo taką mamy rzeczywistość, ale zawsze te konsultacje są okazją do poprawy dokumentu, tak jak to już powiedział pan marszałek, ale także do wyjaśnienia czasami pewnych rzeczy, które były dylematami przy jego powstawaniu i były czasami dość szeroko dyskutowane.
zmianę, a teraz możliwość jest, abyśmy je dyskutowali dalej. To, co ja zamierzam zrobić przez tę krótką, w czasie tej krótkiej prezentacji, to odwołanie się do uwarunkowań rozwoju sieci transportowych województwa, ale to są zagadnienia, które Państwo przecież na pewno bardzo dobrze znacie. Zatrzymam się na chwilę przy modelowaniu, ponieważ jest to jeden z wymogów, którego no, przy tworzeniu planów transportowych, tego typu dokumentów oczekuje od nas Komisja Europejska. A wreszcie przejdę do identyfikacji głównych problemów transportowych. Te problemy trzeba było ująć w taki sposób wariantowy i ten optymalny wariant wybrać. I on dopiero stał się podstawą do określenia celów, konkretnych już działań zapisanych w planie. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o tych uwarunkowaniach, no musimy dokonać w tej chwili siłą rzeczy pewnych skrótów, bo jest ich naturalnie bardzo dużo, ale warto zwracać uwagę na te, na które determinują pewną specyfikę regionu, a więc które odróżniają region podkarpacki od innych regionów w Polsce, także w Unii Europejskiej. Tego typu dokumenty nie mogą być dokumentami powielanymi. One muszą uwzględniać ten aspekt terytorialny, muszą być bardzo silnie umocowane w specyfice miejsca. Do tych specyficznych uwarunkowań, które były brane pod uwagę, należy bez wątpienia policentryczny układ sieci miast regionu i policentryczny układ rynku pracy w regionie, które w ujęciu tych biegunów wzrostu określonych w strategii rozwoju województwa no stwarza pewną unikalną szansę rozwojową i teraz system transportowy powinien starać się te szanse wzmacniać, a nie ograniczać, bo wiemy, że procesy koncentracji zachodzą, koncentracji ludności, koncentracji działalności gospodarczej zarówno w skali całego kraju, jak też zachodzą w skali województwa. W związku z czym naszym zadaniem jest jakoś im przeciwdziałać. Z drugiej strony mamy położenie regionu i to położenie regionu jest w sensie czysto geograficznym peryferyjne w Polsce i peryferyjne, co może jeszcze nawet istotniejsze, w ramach Unii Europejskiej, przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W związku z czym tutaj mamy uwarunkowania związane z to, co się dzieje w tej chwili, niestabilną sytuacją geopolityczną w Europie Wschodniej z jednej strony, z drugiej strony pewnym atutem, który polega na tym, iż województwo graniczy z tym największym na chwilę obecną zasobem imigracyjnym z kierunku Polski, jeżeli chodzi o napływ siły roboczej, której gospodarka, jak wiemy, potrzebuje. Ale z drugiej strony nie można też zapominać o tym, i to mapa na dole po prawej stronie to pokazuje, że jeżeli spojrzymy na wymianę handlową, na kierunki powiązań eksportowych województwa, no to zdecydowanie dominuje ten wektor zachodni i tymi odbiorcami produktów jest Europa Zachodnia. W związku z czym też musimy pamiętać, że to jednak jest fundamentalny element rozwoju sieci transportowej w tym znaczeniu międzynarodowym. Z drugiej strony mamy uwarunkowania demograficzne, mamy nachodzące na siebie procesy z jednej strony ruchu naturalnego, a więc ubytku ludności, a mimo że województwo podkarpackie i tak się charakteryzuje nie najgorszą sytuacją demograficzną na tle innych krajów, ale jednak są te obszary, gdzie ta ludność w sposób naturalny ubywa, plus procesy odpływu migracyjnego, depopulacji, a z drugiej strony suburbanizacji, a więc odpływu z miast na przedmieścia i to nie tylko w metropolii rzeszowskiej, ale również i w otoczeniu innych mniejszych ośrodków. Nie bez znaczenia są też uwarunkowania przyrodnicze. One mają wpływ na wzrost kosztów inwestycji, zwłaszcza w części południowej. Mają po części wpływ także na dostępność transportową. To są tereny osuwiskowe, to są różnego rodzaju ograniczenia w rozwoju infrastruktury związane z funkcjami ochrony środowiska, które trzeba brać pod uwagę. Wreszcie, jeżeli spojrzymy na samą infrastrukturę transportową, już nie tyle na uwarunkowania, co na tą infrastrukturę, którą dysponujemy, to tutaj trzeba powiedzieć, że nastąpił bardzo duża poprawa. Jeszcze do tego za chwilę wrócę, mówiąc o dostępności transportowej.
Nastąpiła daleko idąca poprawa dostępności województwa poprzez, w szczególności w transporcie drogowym, głównie dzięki budowie autostrady A4, a obecnie kolejnych odcinków drogi S19. Tym niemniej to nie znaczy, że ten program został wyczerpany, ponieważ budowa dużej sieci powoduje jak gdyby wtórnie większe różnice wewnętrzne w regionie, czyli bardziej widoczne są te miejsca, w których ta infrastruktura regionalna no nie spełnia do końca roli rozprowadzenia tego ruchu, dowiązania do tych sieci krajowych i europejskich. Pewnym wyzwaniem jest również utrzymanie. Widzimy, że jeżeli chodzi o stan nawierzchni, to jest ten wykres po prawej stronie na dole, no to ta pozytywna tendencja z poprzednich lat, no powiem, została zatrzymana, tak? Mówię o drogach wojewódzkich. To jest też coś, co musi dawać do myślenia, że te inwestycje muszą być podejmowane z uwzględnieniem tych kosztów eksploatacji w przyszłości. Jeżeli chodzi o transport kolejowy, wiemy, że ta sieć także charakteryzuje się bardzo dużymi różnicami w dopuszczalnych prędkościach, a ponadto jej kształt no nie sprzyja jej wykorzystaniu, nie sprzyja również wypełnianiu pewnych luk systemu transportowego, w związku z czym tutaj niezbędne są inwestycje, natomiast znowu te inwestycje muszą być podejmowane w sposób bardzo przemyślany i bardzo uwzględniający specyfikę danego miejsca i możliwości, jakie pewien też rachunek kosztów, tak? Ponieważ celem jest transport publiczny, o czym mówiła pani marszałek, wzrost jego znaczenia. No i czasami to jest ten dylemat, czy to ma być transport kolejowy, czy też można te cele osiągnąć poprzez wsparcie dla transportu autobusowego. Oczywiście województwo podkarpackie to także lotnisko Rzeszów-Jasionka, które jak wiemy, no zwłaszcza jeżeli spojrzymy na te dane jeszcze sprzed pandemii, bo teraz jest sytuacja specyficzna dla transportu lotniczego, radziło sobie dobrze. Tam widzimy na tej mapie kierunki powiązań. Widzimy jednakowoż, że one są w dużej mierze tymi kierunkami tak zwanymi, jak nazywamy je, pomigracyjnymi. To jest Wielka Brytania, częściowo Niemcy plus Warszawa. W związku z czym tutaj poszukiwanie nowych funkcji, na przykład obsługa cargo, a nie wyłącznie transportu pasażerskiego, może okazać się istotnym wyzwaniem w przyszłości. I też pani marszałek mówiła już o istotnej roli transportu intermodalnego, multimodalnego. Właśnie ta charakterystyka sieci osadniczej, uwarunkowania związane z rozkładem i zabudowy, i z rozkładem liczby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, one w pewnym sensie predestynują województwo do tych rozwiązań multimodalnych. Powiem więcej, pewnych celów nie można osiągnąć, jeżeli nie będziemy patrzeć w ujęciu multimodalnym, intermodalnym. W przypadku transportu towarowego, no to tutaj bez wątpienia jest kwestia terminali, granicy, na której stykają się dwie szerokości torów, a także terminali wzdłuż linii LHS. Natomiast w przypadku transportu pasażerskiego, no to tutaj mamy bez wątpienia przede wszystkim wyzwania związane z obsługą aglomeracji rzeszowskiej i rozwiązań typu park and ride, bike and ride, także włączenia w większym stopniu tych możliwości transportu rowerowego, ponieważ to, czym województwo się szczyci, to są w dużej mierze inwestycje dla turystyki rowerowej i bardzo fajnie, bardzo dobrze, ale z drugiej strony nie istnieją spójne w odpowiednim stopniu systemy, które by mogły włączyć tę infrastrukturę rowerową do obsługi codziennych przemieszczeń się, codziennej mobilności mieszkańców. To się wiąże z tym wyzwaniem transportu publicznego i zwiększeniem jego roli. I to zwiększenie roli transportu publicznego ma dwa wymiary. Jeden wiąże się z tymi celami zielonej Europy, z celami obniżenia emisji, a więc w tych miejscach chcemy zachęcić ludzi, żeby przesiedlić do transportu publicznego, gdzie skala tej emisji jest największa i gdzie korzyści z tym związane mogą być największe. W przypadku województwa podkarpackiego to jest przede wszystkim metropolia rzeszowska, przede wszystkim. W niewielkim stopniu być może inne ośrodki. Ale jest też drugi aspekt funkcjonowania transportu publicznego, to jest
przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, obsługa terenów peryferyjnych, obsługa obszarów o zachwianej czasami strukturze demograficznej z dużym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym. I tutaj transport publiczny ma nie tyle zadania natury środowiskowej, co powiedziałbym w pierwszej kolejności natury społecznej. I często nie zawsze umiemy rozgraniczyć. Widzimy na tych mapach, że są takie obszary, gdzie obsługa transportem publicznym no jest wyraźnie słabsza. Tak? I tutaj w szczególności to są nie tylko obszary górskie, co jest, jak gdyby moglibyśmy się tego spodziewać, ale także niektóre obszary wewnątrz województwa, no w szczególności ten trójkąt Sanok, Przemyśl, Rzeszów, ale nawet i na północy województwa, która wydaje się lepiej obsłużona transportem publicznym. Na to wszystko nakładają się te problemy, powiedzmy, bardziej horyzontalne, a więc te, które są związane z celami z jednej strony ochrony środowiska i o tym już mówiłem i ona znowu, na nią znowu trzeba patrzeć z dwóch stron, dlatego że z jednej strony to są te cele, można by powiedzieć, globalne, czyli wkład regionu, tak samo i wkład całego kraju, ograniczenie niekorzystnych zmian klimatu, zmniejszenie emisji, zmniejszenie stanu atmosfery w wymiarze globalnym. I tutaj naturalnie trzeba patrzeć na te działania, które w ogóle mogą być efektywne. Bo pamiętajmy, że jeżeli w ramach takiego celu wymieniamy tabor autobusowy w niewielkim mieście, no to ten wpływ jest bardzo ograniczony. Musimy być tego świadomi. Ale nie zapominajmy, że z tym się wiąże drugi wymiar, czyli ten wymiar środowiskowy regionalny, lokalny. Ta jakość powietrza, której z jednej strony kontrybuujemy globalnie, no to ona jest też jakością powietrza, która składa się na jakość życia. A więc te cele nie są przeciwstawne sobie, a w szczególności w niektórych miejscach, w obszarach miejskich nie są przeciwstawne i należy je w tym aspekcie rozpatrywać. No i wypadki drogowe, wiemy, że ich jest mniej, że następuje poprawa, ale wciąż jest to dalekie od tego stanu, który chcielibyśmy, a chcielibyśmy, żeby ich prawie wcale nie było oczywiście, ale zmieniają się też pewne elementy w strukturze, jest większy udział wypadków z udziałem rowerzystów niż to było dawniej. Zdarzają się wciąż wypadki w ruchu kolejowym, mimo że to znaczenie tej kolei nie jest aż takie duże i ten ruch nie jest aż taki duży. Proszę Państwa, analizując to, co będzie w przyszłości, bo do tego pomału dochodzimy, trzeba patrzeć na te dane, a takich nie mamy wbrew pozoru tak dużo, które pokazują nam w ujęciu macierzowym, jak przemieszczamy się, jak ta mobilność wygląda pomiędzy poszczególnymi jednostkami w województwie. To obrazują dojazdy do pracy na przykład, które tutaj widzimy na tych mapach. Ta Warszawa to oczywiście jest, to są ukryte migracje, no to nie są dojazdy do pracy w rzeczywistości, ale zwraca uwagę ta policentryczna struktura rynku pracy, o której już mówiłem na początku i bardzo silna pozycja niektórych ośrodków jako tych biegunów wzrostu. Także ta mapa pokazuje, że te bieguny wzrostu, te MOF-y wyznaczone w strategii, no one są trafnie wyznaczone i w ślad za nimi musi iść pewien rozwój sieci transportu, w tym transportu publicznego. Zwracam uwagę na tą drugą mapę po prawej stronie u góry. Ona pokazuje zmiany, dynamikę wzrostu dojazdów do pracy. I tutaj po pierwsze widzimy ogromny przyrost z części wschodniej, to jest względem roku 2011. A więc przyrost względem czasu, kiedy nie było jeszcze ukończonej autostrady A4 i on oznacza, że infrastruktura drogowa zachęca do podróżowania na dużo dłuższe dystanse. Ale to z drugiej strony jest obrazem tego, iż rynek pracy Przemyśla nie jest wystarczająco mocnym rynkiem pracy, żeby być atrakcyjnym dla otaczających obszarów. No i tutaj widzimy mocną pozycję Stalowej Woli, Mielca i Sanoka jako tych obszarów, które intensyfikują skalę dojazdów do pracy. Ale kiedy mówimy o dojazdach i o jakości życia, nie możemy się ograniczać do rynku pracy, bo bardzo istotne, a zwłaszcza w tych strefach peryferyjnych, są dojazdy do usług. To jest jedna tylko przykład pokazujący dojazdy do szkół, do Rzeszowa, bo takimi danymi Główny Urząd Statystyczny dysponuje.
nie mamy bardziej szczegółowego wglądu w te informacje. No tym niemniej dojazdy do usług edukacyjnych, do usług ochrony zdrowia, przede wszystkim te dwa rodzaje, ale także innych usług związanych z kulturą, z rekreacją, są istotnym elementem codziennych przemieszczeń, codziennej mobilności. W związku z czym nie można od nich abstrahować, kiedy planujemy sieci transportowe. No i teraz to, czego od nas oczekuje w ramach tak zwanej inicjatywy Jaspers, co jest warunkiem przygotowania, pełnienia funkcji przez ten dokument jako podstawa do wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozpoczętej już bieżącej perspektywie, to jest pewna ocena na przyszłość, prognoza. Co będzie, kiedy wykonamy te inwestycje? Jak to będzie wyglądało? No tutaj mamy ograniczone możliwości. Możemy wykonać tą analizę popytową, taką, którą pokazałem Państwu, co się dzieje, jaka jest dynamika w zakresie na przykład dojazdów do pracy. Możemy wykonać modelowanie ruchu. To modelowanie na chwilę obecną jest możliwe w ujęciu sytuacji bieżącej, ale w oparciu o zintegrowany model ruchu wykonany przez Centrum Unijnych Programów Transportowych. I ten model jest dedykowany i dla analiz ogólnokrajowych, ale dla wszystkich województw w Polsce. I taką mapę za chwilkę Państwu też pokażę. No i wreszcie możemy też modelować dostępność transportową. To jest ważne, żeby modelować i patrzeć w przyszłość zarówno w kontekście ruchu, który jest w pewnym sensie odpowiedzią na popyt już istniejący ze strony gospodarki, ze strony społeczeństwa, ale jeżeli patrzymy także od strony zmian wskaźników dostępności przestrzennej, to ona nam wyznacza raczej szansę na rozwój, szansę na poprawę jakości życia. Ona sama w sobie nie jest tego obrazem, ale tym samym staje się miarą ewentualnej efektywności rozwoju sieci jako narzędzia polityki regionalnej. Bo o tym musimy pamiętać, że plan służy i rozwój sieci transportowych nie służy wyłącznie zaspokojeniu popytu. Służy również kreowaniu pewnej rzeczywistości, kreowaniu rozwoju, wyrównywaniu szans rozwojowych wewnątrz województwa. I widzimy właśnie wyniki modelu CUPT według stanu na rok 2019 i po lewej stronie to są wszystkie rodzaje przemieszczeń w transporcie indywidualnym, a po prawej stronie to jest to samo w transporcie publicznym. To, co zwraca uwagę, to jest ta różnica pomiędzy dwoma mapami. Z jednej strony mapa po lewej stronie potwierdza nam tę policentryczną strukturę, która jest atutem województwa i nakładanie się pewnych struktur. Z drugiej strony ta mapa po prawej stronie pokazuje, że istnieją także luki czy też białe plamy, jeżeli chodzi o obsługę transportem publicznym w szczególności. A więc mamy potwierdzenie tych rozkładów stwierdzonych już wcześniej w analizie popytowej. Mamy brak pełnego odzwierciedlenia tej policentrycznej struktury w sieciach transportu publicznego. Ten system jest bardziej fragmentaryczny i widać, że tutaj jest pewne pole do działania. Zaznacza się też problem obsługi powiązań z niektórymi ośrodkami średniej wielkości w sąsiednich województwach, a więc nie ma tej integracji transportowej z dużymi miastami, które są po drugiej stronie. Tak? To dotyczy w jakiejś mierze również wspominanego już dzisiaj przez panią marszałek Czwórmiasta. Wskazuje po raz kolejny, wskazana jest szczególna pozycja Stalowej Woli i Mielca. Te analizy to potwierdzają. No i widać na nich również pewien potencjał, ponieważ to jest modelowe ujęcie. To nie są rzeczywiste dane na tych mapach tutaj, w przeciwieństwie do poprzednich. To widać również, że istnieje pewien potencjał integracyjno-rozwojowy, tak byśmy go mogli nazwać, pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi, które mogłyby w większym stopniu funkcjonować wspólnie dla pewnego rozwoju. No i Jasło z Krosnem jest tu oczywiście przykładem. No i model dostępności to jest ten drugi element patrzenia w przyszłość. Widzimy różne przekroje czasowe i rok 2023 to on już zakłada, że przynajmniej duża część inwestycji obecnie realizowanych jest ukończona, no za wyjątkiem całkowitej na całej długości drogi S19. Widzimy, że ta dostępność bardzo się poprawiła, ale widzimy, że ta poprawa
poprawa jest nierównomiernie rozłożona i widzimy, że w części ta część południowa województwa mniej skorzystała na tych dużych inwestycjach niż część północna i to jest dosyć jasno widoczne na tych mapach. Jeżeli spojrzymy na same zmiany, na skalę zmian, to tutaj no, ujawniają się pewne znaczenie pewnych inwestycji. Na przykład symulacja dla drogi S19, jeżeli jest ona wykonana w całości po lewej stronie, no widać jak ogromny jest jej wpływ na południową część województwa, ale to jest przede wszystkim wpływ tego odcinka na południe od Rzeszowa. Także te zmiany wyraźnie pokazują, że one, no, że ta poprawa dostępności nie jest równomierna i że te luki, które tutaj widzimy jako efekty działań na poziomie krajowym, to są te miejsca, które trochę mamy do uzupełnienia na poziomie regionalnym. Tak by na te mapy można patrzeć. No i oczywiście na tej podstawie nie będę tych wszystkich mocnych, słabych stron analizy SWOT Państwu w tej chwili przedstawiał, ale cała diagnoza, która była wykonana dla potrzeb planu, no ona nas do niej prowadziła, a na jej podstawie prowadziła do zidentyfikowania pewnych problemów bazowych. Taka została przyjęta filozofia całego dokumentu, aby po przeprowadzeniu diagnozy zidentyfikować te najważniejsze problemy bazowe, które chcemy rozwiązać w najbliższej perspektywie do roku 2030 poprzez inwestowanie i rozwój organizacyjny sieci transportowej. I te problemy wynikały oczywiście z diagnozy, wynikały również z tych modelowych ujęć, które Państwo tutaj widzieli. I proszę Państwa, były one, jak powiedziałem, cztery. Pierwszy, a więc też problem bazowy A, to utrzymanie i wzmocnienie podstaw transportowych dla rozwoju gospodarczego województwa, w tym integracja infrastrukturalna oraz organizacja systemu transportowego w układzie zewnętrznym i wewnętrznym. To jest to wszystko, co służy rozwojowi, co gwarantuje, że pewne części województwa, a już tym bardziej całe województwo, no, nie będą zostawały z tyłu. Można powiedzieć, to jest ten cel, ten problem, który gdybyśmy go nie rozwiązali, to dotychczasowe analizy, dotychczasowe procesy wskazują, że mamy te jednostki, które silnie integrują się transportowo, ale w ślad za tym również w sensie społeczno-gospodarczym przecież, z pewnym układem sieciowym w Polsce, ale mamy też te, które w tym momencie pozostają w drugim szeregu. Tak? I te pierwsze to jest oczywiście metropolia rzeszowska i te duże ośrodki w zachodniej części województwa. A więc, ale w tym problemie mieści się również ten wymiar międzynarodowy, o którym mówiłem, ten zachodni wektor powiązań gospodarczych województwa. Drugi problem, a więc już nie jest już problemem gospodarczym, tylko jest przede wszystkim problemem społecznym. Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa przez poprawę dostępności w różnych skalach przestrzennych z uwzględnieniem zachodzących procesów demograficznych. To uwzględnienie zachodzących procesów demograficznych jest istotne, ponieważ ono w dużej mierze przesądza skalę, a czasami także strukturę inwestycji, które potrzebujemy podjąć. I można domniemywać, oczywiście nie mamy jeszcze żadnych wyników w tym zakresie i nie wiemy, ale że sytuacja, którą mamy obecnie, sytuacja pandemiczna, upowszechnienie się pracy zdalnej, one mogą zmienić pewne, wpłynąć na decyzje migracyjne w Polsce, mogą wydłużyć jeszcze zasięgi dojazdów do pracy, mogą sprzyjać pozostawaniu czy też zamieszkiwaniu w większej odległości od dużych miast, a to też ma pewne konsekwencje dla rozwoju sieci transportowej, jeżeli ta koncentracja ludności może być mniejsza, a jednocześnie ośrodki będą takie, powiedzmy, koncepcje się pojawiają, że one będą konkurować nie tylko tak jak obecnie konkurują o inwestycje, ale będą konkurować w dużej mierze o mieszkańca. Będą konkurować o migranta i to zarówno o mieszkańca krajowego, jak też o tych imigrantów międzynarodowych. A więc od tej strony również na to trzeba. Także tym problemem bazowym jest generalnie podniesienie jakości życia mieszkańców, a gdzieś w domyśle stoi za tym, ażeby ci mieszkańcy pozostali, a jeszcze nawet i najlepiej przyjechali do regionu.
regionu, na ile jest to możliwe. I tym elementem jakości bardzo ważnym jest dostęp do usług pożytku publicznego. A więc wszystkie usługi, ich znaczenie rośnie, a rośnie zarazem znaczenie dostępu transportowego do tych usług. Problem C to jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora transportu na szerokie rozmiary środowisko. To jest pewne nowum, dlatego że zawsze mamy środowisko jako pewne podstawowe uwarunkowanie. Tak było przecież przy poprzednich wszelkich dokumentach. Natomiast w tym momencie zmniejszenie wpływu na środowisko jest celem. Polityka transportowa, w tym polityka transportowa regionalna ma do tego kontrybuować, ażeby generalnie ta presja na środowisko w wymiarze i regionalnym i globalnym była mniejsza. I to się wiąże z bardzo szeroko zakrojonymi potencjalnie działaniami, bo z jednej strony to są zmiany modalne, czyli właśnie zachęta do przeniesienia tej mobilności na transport publiczny, najlepiej szynowy, sprzyjający środowisku, ale z drugiej strony to jest też na przykład infrastruktura dla elektromobilności. No, w którymś momencie po tych drogach będą się poruszać pojazdy elektryczne i też możemy zadać pytanie, czy nie jest to czas, że powinniśmy myśleć o tym, żeby ta infrastruktura była na to przygotowana. A z drugiej strony mamy jakość życia znowu, tylko w tym wymiarze środowiskowym, czyli emisje hałasu, emisje zanieczyszczeń w miastach. Te cele są ze sobą bardzo zbieżne, tak jak mówiłem, ale trzeba je w tych dwóch wymiarach analizować. No i wreszcie ten ostatni, czwarty problem bazowy to jest wciąż niewystarczający poziom bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie tych niechronionych uczestników tego ruchu. A ponieważ ta sieć na przykład, jeżeli chodzi o transport rowerowy, jest w dużej mierze planowana, to tutaj to możliwości, żeby ją w taki sposób rozwijać, że będzie to wpływać już na te obniżenie bezpieczeństwa, obniżenie zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu jest oczywiście no, w pewnym sensie większa. I teraz dochodzimy do problemu wariantów planistycznych. Otóż jest to znowu wymóg, który jest wymogiem związanym z przygotowaniem dokumentów i temu, że te dokumenty mają później służyć w realizacji programu. Mapy, które tutaj są, to nie są mapy, to są pewne infografiki. I proszę tych miast nie utożsamiać jednoznacznie z rzeczywistymi ośrodkami. To jest raczej obraz pewnej idei, która stoi za poszczególnymi wariantami. Pierwszy wariant jest wariantem maksymalizacji pozycji konkurencyjnej regionu. Czyli stawiamy przede wszystkim na inwestycje wiążące region w układzie zewnętrznym, krajowym i międzynarodowym i wiążącym przede wszystkim ośrodek metropolitalny, no, czyli w tym przypadku Rzeszów, zakładając, że to jest podstawą rozwoju, że u podstaw takiego myślenia jest stwierdzenie, że jeżeli nie będzie rozwoju najważniejszego ośrodka, no to nie będzie potencjału dla rozwoju innych ośrodków, w związku z czym najbardziej efektywnie spożytkujemy środki, jeżeli będziemy rozwijać te zewnętrzne połączenia i będziemy wzmacniać silnie ten największe miasto. Natomiast pewne czas na to, żeby obniżyć emisję. On oczywiście także się tutaj pojawia, ale jest w drugiej kolejności. Zaczynamy od rozwoju, można powiedzieć gospodarka przede wszystkim. Wariant drugi jest jego przeciwieństwem. Ma wymiar społeczny w wymiarze, w takim ujęciu lokalnym. Opiera się na założeniu, że najważniejsze jest wspieranie równomierne na obszarze całego obszaru, sprzyjanie dojazdów, obsługi wszystkich ośrodków powiatowych, jakie funkcjonują w województwie. Można powiedzieć, że taki wariant mógłby liczyć na wsparcie ze strony przedstawicieli władz lokalnych, na zwiększenie partycypacji społecznej. Na pewno to jego efektem byłoby właśnie podniesienie jakości życia w bardzo wielu miejscach. To byłyby lokalne inwestycje podnoszące również bezpieczeństwo ruchu. W jakiejś mierze przeciwdziałałby polaryzacji wewnętrznej. Ale z drugiej strony ma też swoje wady, ponieważ oznaczałby rozproszenie tych środków, którymi dysponujemy. Niektóre inwestycje byłyby bardzo kosztowne, gdybyśmy chcieli w tym wymiarze lokalnym na przykład budować nowe linie kolejowe.
A więc można by obawiać się, że wprawdzie jakość życia się podniesie, ale jeżeli chodzi o ogólny poziom rozwoju regionu, to on mógłby być zagrożony, gdybyśmy wszystkie środki w ten sposób wydatkowali. No można też przyjąć wariant, to jest wariant trzeci, tak zwany skokowego przesunięcia gałęziowego i tutaj celem najważniejszym staje się minimalizacja kosztów klimatycznych i środowiskowych. A więc przede wszystkim inwestujemy w kolej, nie rozbudowujemy dalej w tym stopniu sieci drogowej, ograniczamy w sposób administracyjny rolę transportu samochodowego. No na pewno istnieje tutaj ryzyko przeskalowania na przykład inwestycji kolejowych i musimy się też liczyć z tym, że ten efekt na przykład ograniczenia emisji na terenach słabo zaludnionych, jeżeli tam też to wyniesiemy jako najważniejszy element, on może być bardzo mały, czyli przy bardzo dużych nakładach w kontekście czysto środowiskowym czy też klimatycznym osiągniemy bardzo mało. To jest ta potencjalna wada. No i można też powiedzieć, że nie do końca będzie on dostosowany do tego układu sieci osadniczej, pewnej specyfiki województwa. I wariant czwarty jest wariantem, który opiera się na tych rozwiązaniach multimodalnych. A więc maksymalizacja efektów w zakresie dostępności, ale jednocześnie minimalizacja uciążliwości dla środowiska, czyli że przenoszenie się na te nowe, mniej uciążliwe formy transportu tam, gdzie to przeniesienie jest najbardziej efektywne. Ale to oznacza, że musi ten cały system być bardziej właśnie wielogałęziowy. Oczywiście znowuż istnieje pewne ryzyko, jeżeli chodzi o przeskalowanie inwestycji w niektórych obszarach funkcjonalnych, ponieważ tam tego typu inwestycje muszą się znaleźć. Jest też częściowo uzależnienie od inwestycji centralnych, jeżeli chodzi o te inwestycje sprzyjające środowisku. Mam na myśli duże inwestycje kolejowe na przykład. No i to już jest ostatni slajd, a więc pewna wzajemna relacja pomiędzy zdiagnozowanymi problemami bazowymi i tymi czterema proponowanymi wariantami. No i tutaj pewna bonitacja nastąpiła, została przeprowadzona, która no przyznawała każdemu wariantowi punkty w zakresie rozwiązywania tych czterech podstawowych problemów bazowych. To jest jasne, że wariant pierwszy i drugi jak gdyby jest troszeczkę negatyw, pozytyw, ponieważ, ale już jeżeli chodzi o kontrybucję do wariancie trzecim i czwartym, jest to mniej oczywiste. No i tutaj ten wynik jest taki, jak może Państwo spodziewaliście się też już z tego, co mówiłem przedtem, bo taka jest też moja opinia, że te rozwiązania i ten wariant czwarty, a więc rozwiązania, które w jakiejś mierze starają się wyważyć zarówno inwestycje sprzyjające gospodarce, jak i w tym wymiarze społecznym, lokalnym, plus szukanie tych miejsc, gdzie możemy uzyskać dużą efektywność w sensie klimatycznym i wykorzystanie rozwiązań multimodalnych, rozumianych nie tylko jako różne gałęzie, ale jako komplementarne i sensowne wykorzystanie transportu indywidualnego i publicznego, co jest niezbędne w takim województwie, które ma no, zróżnicowaną poziom gęstości zaludnienia chociażby. Tak? Nie możemy sobie wyobrazić, że zapewniamy ten transport publiczny tak, żeby on był wszędzie pełną alternatywą. Natomiast musimy go zapewnić w sensie przeciwdziałania wykluczeniu jako pewne dobro publiczne dla określonych grup społecznych na przykład. Także to jest inne troszkę spojrzenie. No tych punktów jest najwięcej. Taki był, że tak powiem, wniosek i w związku z czym ten wariant czwarty stał się podstawą do dalszego opracowywania celów. Ja dziękuję ze swojej strony i oczywiście jestem gotów do odpowiedzi na pytania, jak będzie ta część i dyskusja nasza dzisiaj. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu profesorowi Tomaszowi Komornickiemu. Pan profesor mógł na nasze województwo z zewnątrz popatrzeć i myślę, że te wszystkie aspekty związane z diagnozą, z uwarunkowaniami, z wariantami, z problemami, które nam tutaj przedstawił, są dla nas bardzo cenne. Przejdziemy do kolejnego punktu, w którym to pan dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Paweł Weiss
zaprezentuje, omówi program strategiczny rozwoju transportu województwa podkarpackiego do roku 2030. Tutaj też informacja, że ten departament w Urzędzie Marszałkowskim wykonał tą pracę z Departamentem Dróg i Transportu i ten dokument w takiej formie został przedstawiony do konsultacji, oczywiście przyjęty przez zarząd, zaprezentowany na Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oddaję panie dyrektorze głos. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, szanowni państwo, ta moja prezentacja jest kontynuacją prezentacji pana profesora i oczywiście pani marszałek, która pokazała w sposób syntetyczny tą logikę naszego układu programu transportowego. Jeśli chodzi o tę prezentację, chciałbym w niej pokazać przede wszystkim logikę spójności wewnętrznej tego dokumentu, jakie części tutaj poszczególne w tym dokumencie występują. Oczywiście chciałbym się skupić tutaj na celach i kierunkach wskazanych w tym dokumencie, które będą bardzo ściśle korelować z tymi problemami, które zostały wyznaczone w części diagnostycznej, no i też pokazać, jak widzimy system realizacji tego programu, jego monitorowanie też tutaj w odniesieniu do źródeł finansowania, gdzie zmapowaliśmy poszczególne możliwości finansowania tych przedsięwzięć. Szanowni państwo, jeśli chodzi o układ samego dokumentu, to oczywiście po pierwsze jest diagnoza. Ta diagnoza jest dla nas w ujęciu syntetycznym, aczkolwiek ona jest dość rozbudowana jak na tą taką ścisłą syntezę, ale wydaje nam się, że jest ona tutaj w tym dokumencie potrzebna po to, żeby no właśnie to, co pan profesor pokazywał w swojej prezentacji, pokazać, że naprawdę mocno staraliśmy się dotrzeć do tych analiz diagnostycznych, eksperckich, do tych źródeł danych, żeby mieć pewność, że ta część projekcyjna jest oparta na solidnych fundamentach. To oczywiście jest zwieńczone analizą SWOT. Z tej analizy wynikają nam problemy, które wskazaliśmy jako te cztery główne problemy stojące przed systemem transportowym w województwie podkarpackim, a następnie warianty planistyczne, o których mówił pan profesor, i wreszcie te warianty przekładają nam się, a szczególnie ten wariant, który wybraliśmy jako ten wariant modelowy, który powinien być przez nas takim właśnie wariantem wyboru, przekładają się na cele tego programu. Cele, które pogrupowaliśmy w dwóch kategoriach, cele podstawowe i cele horyzontalne, oczywiście rozwinięte następnie w kierunkach rozwoju i przełożone na przedsięwzięcia proponowane do zrealizowania w tej perspektywie z horyzontem 2030 roku, jak wreszcie system wdrażania i realizacji. Z tym naszym dokumentem powiązane będą jeszcze inne dokumenty, przede wszystkim prognoza oddziaływania na środowisko. Jest to wymóg i te kwestie środowiskowe są bardzo mocno podnoszone przy okazji opracowania tego typu dokumentów, więc tutaj będzie to niezależny dokument, który też dzisiaj poddajemy państwu do konsultacji społecznych. Natomiast w samym dokumencie znajduje się tylko zwięzłe wprowadzenie, czy w zasadzie tylko te główne wnioski, które wynikają właśnie z tych analiz w prognozie oddziaływania na środowisko. Oprócz tego oczywiście te konsultacje to nie jest tylko prezentacja programu, ale też liczymy na dyskusję, na możliwość wymiany myśli i będzie na pewno dla nas bardzo ważny głos państwa strony. Będziemy się starali wszystkie te zgłoszone przez państwa propozycje czy uwagi przemyśleć i zderzyć z tymi zapisami programu. Na pewno z tych konsultacji, jak z każdych tego typu procesów, będziemy chcieli zrobić raport, który będzie zawierał odniesienie do każdej zgłoszonej przez państwa uwagi czy propozycji. No i też jeszcze z takim wymogiem było oszacowanie pewnych ryzyk stojących przed tym programem, przed jego systemem realizacji. Też pokusiliśmy się tutaj o taką analizę ryzyka i wnioski z tej analizy państwo w tym naszym dokumencie znajdziecie. Jeśli chodzi o część diagnostyczną, to tutaj odwołam się tylko do wcześniejszej prezentacji pana profesora. Chciałbym ją tylko uzupełnić, że staraliśmy się sięgać po naprawdę szerokie spektrum źródeł danych, zarówno te, które były wykorzystywane przez nas w trakcie opracowania strategii rozwoju województwa, też te wnioski, które państwo zgłaszaliście w trakcie konsultacji strategii,
strategii rozwoju województwa w odniesieniu do systemu transportowego też były dla nas jednym z bardzo ważnych źródeł danych. Opieraliśmy się na opracowaniach eksperckich, zarówno tych, które zamawialiśmy sami jako Urząd Marszałkowski, ale też korzystaliśmy z analiz eksperckich sporządzanych przez ekspertów krajowych dla innych dokumentów związanych ze strategiami czy właśnie z systemem transportowym. Współpracowaliśmy z różnymi podmiotami, w tym bardzo ściśle współpracowaliśmy właśnie z CUPT-em. Oprócz tego analizowaliśmy dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, te, które dotyczyły nie tylko transportu, ale też i systemu społeczno-gospodarczego, i to wszystko nam posłużyło do tego, żeby tą część diagnostyczną naprawdę mocno oprzeć na faktach i realiach. Jeśli chodzi o sam układ tego dokumentu, to my rzeczywiście już jesteśmy też po wstępnych takich konsultacjach z ekspertami inicjatywy Jaspers. Ta inicjatywa, eksperci z tej inicjatywy służą pomocą polskim regionom i ministerstwu i CUPT-owi przy opracowaniu właśnie programów transportowych. To jest dla nas też takie ważne na tym etapie budowania tego dokumentu, ponieważ chcieliśmy się zderzyć też z tą perspektywą Komisji Europejskiej, bo przecież ci eksperci będą też świadczyć pomoc doradczą dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, a nasz dokument będzie podlegał też ocenie ze strony Komisji Europejskiej jako spełnienie warunku podstawowego dla celu trzeciego polityki spójności w obecnej perspektywie. Wobec powyższego te uwagi płynące z konsultacji z Jaspersem staraliśmy się przemyśleć, przebudować i tak włączyć ten dokument, żeby z jednej strony zachować nasze główne kierunki rozwoju, tą naszą regionalną specyfikę i te nasze oczekiwania i warunki, w których ten system transportowy ma się rozwijać, no a z drugiej strony zderzyć się z oczekiwaniami no właśnie tymi płynącymi z poziomu europejskiego, gdzie Państwo z całą pewnością słyszycie to w różnych wystąpieniach przedstawicieli europejskich, gdzie kwestie klimatyczne, Zielonego Ładu są podnoszone dzisiaj na pierwsze miejsce. Więc tutaj oczywiście wskazaliśmy te różne warianty rozwiązywania problemów. Jeden jest bardziej gospodarczy, jeden, czyli nie liczący się jakby z tym wymiarem spójnościowym, drugi jest bardziej z kolei środowiskowy, też jakby uwzględniający w pełniejszym zakresie te cele, które stawia przed sobą Unia Europejska. Natomiast my rekomendowaliśmy i w tym dokumencie wybraliśmy jako wiodący ten wariant czwarty, który godzi wszystkie te aspekty, czyli z jednej strony umożliwia dalszy rozwój, dynamiczny rozwój województwa, ale z drugiej strony też podkreśla te wymiary polityki spójności i równomiernego rozwoju poszczególnych obszarów naszego województwa, więc wydaje nam się, że ten czwarty wariant dla nas jest optymalny i przy nim się zatrzymujemy i jego wykorzystujemy w dalszej części dokumentu, on jest dla nas wiodącym. Ten właśnie czwarty wariant, ten równomierny rozwój multimodalny stał się podstawą do sformułowania zarówno wizji, jak i celów tego programu. Tutaj Państwo na tej infografice macie jeszcze raz przypomniane te cztery główne problemy, które wynikają z diagnozy. Dla nas problemem jest właśnie utrzymanie i wzmocnienie podstaw transportowych dla rozwoju gospodarczego województwa, w tym układzie zewnętrznym, ale w tym układzie wewnętrznym również. Bardzo ważny dla nas jest nie transport jako transport, powiedzmy, wyobcowany, ale transport dla ludzi, więc tutaj podniesienie tej jakości życia mieszkańców poprzez właśnie poprawę transportowej dostępności zarówno tych obszarów o utrudnionej dostępności, ale też i takich, które no, będą miejscami świadczenia usług. Kolejny problem to jest właśnie ten problem środowiskowy, zredukowania emisji, zmniejszenia presji na środowisko. No i wreszcie bezpieczeństwo w transporcie. Uważamy, że to jest kolejny bardzo ważny z problemów, który powinien znaleźć rozwiązanie w latach realizacji tego przedsięwzięcia. To są te cztery problemy, które przełożyliśmy na układ celów. Cele podzieliliśmy na dwie kategorie.
kategorie, cele podstawowe i cele horyzontalne. Tutaj chciałbym odnieść się i pokazać, jak trudna jest specyfika transportu, ponieważ z jednej strony musimy uwzględniać wciąż gałęziowy podział transportu, a tutaj oczywiście musimy to zachować, ten podział gałęziowy wykonywania transportu. Musimy z drugiej strony popatrzeć na układ przestrzenny różnych wymiarów transportu. Musimy też popatrzeć na układ związany z transportem osób, z transportem towarów, więc tutaj złożoność tej problematyki jest niezwykle bogata i dlatego wybór tych celów, jak również też przenikanie się tych celów, no jest faktem i tutaj oczywiście z pewnością będziemy też chcieli Państwa posłuchać, jak te cele jeszcze ewentualnie tutaj przemodelować, czy ewentualnie coś w nich tutaj znaleźć. My uważamy, że one są jakby modelowe i nie powinniśmy tutaj, znaczy nam się wydaje, że one są kompleksowe. Znaczy z jednej strony te cele podstawowe dotyczą właśnie tych trzech głównych wymiarów dostępności, czyli po pierwsze zwiększenie dostępności zewnętrznej regionu, czyli powiązania się naszego województwa z systemem krajowym i międzynarodowym. Cel drugi będzie dotyczył tej transportowej spójności wewnętrznej, czyli właśnie powiązania wewnątrz województwa, dostępności do tych obszarów o utrudnionej dostępności. Tutaj wyraźnie akcentujemy tą naszą specyfikę województwa górskiego. To jest też zwrócenie uwagi na te obszary, które mają kłopoty z dzisiaj, czy doświadczają pewnych zmian demograficznych. Natomiast cel trzeci, podstawowy, to jest integracja wewnętrzna naszych rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego, ale też i naszych regionalnych biegunów wzrostu, które są takimi naturalnymi dla nas centrami rozwoju społeczno-gospodarczego, centrami świadczonych usług i ta dostępność do tych obszarów, do tych miast rdzeniowych, do tych rynków pracy po prostu powinna być najistotniejsza właśnie w tym układzie trzecim. To jest dla nas ten klucz, żeby w oparciu o ten multipolarny układ miast, regionalnych biegunów wzrostu budować ten system zrównoważonego rozwoju. Oprócz tego mamy te cele horyzontalne, które będą przenikać się z tymi celami podstawowymi, czyli właśnie ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, wzmacnianie rozwiązań multimodalnych, transport publiczny czy poprawę bezpieczeństwa w transporcie. To są te cele horyzontalne. Tu oczywiście w rozmowach z Jaspersem, jak Państwo doskonale możecie przewidywać, bardzo ważną kwestią były te cele związane z ochroną środowiska i z multimodalnością. Myśmy je wyraźnie akcentowali, że o nich nie zapominamy, one są i są właśnie tymi celami horyzontalnymi, które właśnie w ten sposób będą oddziaływać na pozostałe nasze cele. I Szanowni Państwo, zachowując ten układ gałęziowy transportu, o którym wspominałem, krótkie takie odniesienie się do poszczególnych celów podstawowych, w tym pierwszym przypadku zwiększenie dostępności zewnętrznej regionu, właśnie tej krajowej i zagranicznej. No tutaj po pierwsze w układzie transportowym drogowym to otwarcie się i powiązanie z główną siecią w ramach TEN-tu. Tu mówimy też o rozwoju podstawowych dróg krajowych, tych, które mają nas łączyć z centrum kraju, wyprowadzać na centralny port komunikacyjny, na stolicę województwa, przecież jesteśmy krajem unitarnym, ale też tutaj widzimy dalszy rozwój powiązań z innymi stolicami województw, w szczególności z tymi województwami sąsiadującymi. W układzie transportu lotniczego dalszy wzrost funkcji naszego regionalnego lotniska Rzeszów-Jasionka, zwiększenie połączeń lotniczych, też zwiększenie funkcji cargo, integracja tego portu lotniczego z innymi systemami transportu, w tym kolejowego. W układzie transportu kolejowego widzimy zarówno układ sieci TEN-tu, widzimy podnoszenie czy konieczność podnoszenia prędkości. Widzimy też szóstą szprychę, która w ramach centralnego inwestycji związanych z centralnym portem komunikacyjnym będzie się odbywać, ale też chcielibyśmy wyraźnie dostrzegać te nowe układy komunikacyjne kolejowe, zarówno w układzie z województwem lubelskim czy małopolskim i na północ naszego województwa w kierunku na Warszawę, ale też widzimy szanse rozwoju europejskiej kolei karpackiej na południe Europy i to jest też dla nas szansa i widzimy to w tym kontekście rozwoju kolei. W przypadku transportu alternatywnego mówimy tutaj głównie o
szlakach rowerowych, o tych trasach, które łączą nasze województwa sąsiadujące w ramach rozwoju infrastruktury Green Velo, no ale też myślimy o szlakach wodnych i tutaj też w kontekście czy szlaku Wiślanego, czy szlaku Błękitnego Sanu. Jeśli chodzi o drugi cel podstawowy, też zachowując układ gałęziowy transportu, mówimy tutaj o po pierwsze budowaniu odcinków dróg wojewódzkich, które będą łączyły te nasze regionalne bieguny wzrostu po to, żeby one między sobą też umożliwiały wymianę osób, wymianę towarów i dobrych relacji. Uważamy tutaj, że bardzo ważne też dla bezpieczeństwa jest budowa obwodnic, wyprowadzenie tego ruchu z centrów miast. Mówimy o budowie również obiektów mostowych, tych głównych przepraw, które zidentyfikowaliśmy jako te podstawowe bariery. Tutaj zgodnie z analizami, które eksperci nam przedstawiali, wskazywaliśmy, że te połączenia właśnie na osiach północ, południe i wschód-zachód na tych układach diagonalnych wymagają szczególnego wsparcia, ponieważ ten układ, rysujący się układ sieci TNT, no jakby wymagałby obsłużenia i w szczególności właśnie dotarcia w tych układach skośnych. Tutaj przede wszystkim też zidentyfikowaliśmy to na mapach, przedstawiliśmy obszary o szczególnie utrudnionej dostępności i takie, które są atrakcyjne turystycznie i też mają tą strukturę ruchu sezonowego i też one wymagają pewnego specyficznego podejścia. W transporcie lotniczym oprócz portu lotniczego Rzeszów-Jasionka widzimy również lotniska i lądowiska lokalne, które też powinny się specjalizować, mieć swoje funkcje i też chcemy je tutaj dostrzec. W transporcie kolejowym widzimy dalszy rozwój infrastruktury, który umożliwi zwiększenie wykorzystania ruchu kolejowego wewnątrz województwa, ale też i widzimy rozwój tych naszych linii w znaczeniu regionalnym. Chcemy też tutaj wzmocnić częstotliwość połączeń kolejowych, zwiększyć udział kolei w obsłudze ruchu, ale też mamy do czynienia z rozwojem czy stworzeniem się nowych obszarów działalności gospodarczej, które też będą wymagały obsługi transportowej, nie tylko drogowej, ale i kolejowej i też chcemy to tutaj wyraźnie w tym układzie zawrzeć. Transport alternatywny, czyli właśnie rozwój ścieżek rowerowych, tras rowerowych, nie tylko takich, które byłyby atrakcjami turystycznymi, ale też takimi, które mogłyby pełnić funkcje mikromobilności, które rzeczywiście mogłyby też umożliwić nawet osobom pracującym na dojazdy do pracy z wykorzystaniem też tych funkcji ścieżek rowerowych. Oczywiście nie zapominając o tym, że jest to bardzo ważna dzisiaj gałąź turystyki. Pojawiają nam się również też w kontekście transportu alternatywnego zagadnienia związane z dronami. Trzeci cel podstawowy, czyli integracja MOF-ów i tych rynków pracy, to wskazujemy przede wszystkim poprawę układów komunikacyjnych, otworzenie się centrów miast, dobre tutaj skomunikowanie centrów miast i układów miasto-wieś, po to, żeby rzeczywiście można było dobrze dotrzeć i się skomunikować z centrum miast rdzeniowych, które no, są takimi centrami świadczenia usług, czy zdrowotnych, czy edukacyjnych, czy społecznych. W transporcie kolejowym też uważamy, że zwiększenie częstotliwości przystanków, budowa centrów przesiadkowych, też rozwój układów kolei w kolei aglomeracyjnej, kolei w układzie czwórmiejskim, czy też myślimy nawet o rozwoju kolei w układzie karpackim, czy powiedzmy tego Trójmiasta Południowego, więc tutaj też nam się wydaje, że ta struktura kolei powinna się rozwijać. Transport alternatywny to wszystkie działania, które mają służyć na celu zwiększeniu tej mikromobilności w miastach. Cele horyzontalne, Szanowni Państwo, to po pierwsze ograniczenie negatywnego oddziaływania sektora transportu na klimat i na środowisko naturalne, czyli wymiana taboru, rozwój elektromobilności, wprowadzenie stref niskiej emisji, budowa też systemów związanych z ochroną środowiska, budowanie czy zabezpieczanie korytarzy migracyjnych dla zwierząt. Wzmocnienie rozwiązań multimodalnych to kolejny
z celów horyzontalnych. On się, jak Państwo widzicie, już też przejawiał w tych celach podstawowych, więc tutaj mówimy o połączeniu czy rozwoju połączeń integrujących różne środki transportu, różne rodzaje transportu. Mówimy o rozwoju centrów logistycznych, terminali przeładunkowych. Wskazujemy te, które zidentyfikowaliśmy jako te kluczowe z punktu widzenia województwa. Mówimy o budowie nowych punktów kontroli fitosanitarnych, też zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które nam się już w niektórych miastach też pojawiają jako propozycje rozwoju. No i oczywiście cała infrastruktura park and ride związana właśnie z mikromobilnością i ze zwiększeniem transportu publicznego. Transport publiczny widzimy w układzie zarówno między biegunami wzrostu, jak i w układzie obszary peryferyjne i naturalne centra świadczonych usług. Jak też no, dostrzegamy właśnie tę sezonowość ruchu i konieczność uruchomienia czy utrzymania obsługi transportowej tych obszarów atrakcyjnych turystycznie. To oczywiście mówimy też i o konieczności stworzenia czy uzupełnienia pewnej infrastruktury w zakresie dworców czy przystanków, ale też i widzimy, że ten transport publiczny nie powinien się tylko zamykać w granicach województwa, ale też sięgać w kierunkach poza nie tylko województwa, ale też i poza granice naszego kraju. Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, to wszystkie systemy związane z właśnie poprawą bezpieczeństwa, to jest budowa chodników, to jest budowa przejść dla pieszych, to jest też budowa obwodnic, wyprowadzenie ruchu tranzytowego. To jest oprócz tych działań takich związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, także działania o charakterze promocji, zmiany zachowań, ale też i wsparcia dla służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. I teraz jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie i tutaj tak przykładowo chcieliśmy pokazać, jak potraktowaliśmy w tym planie transportowym poszczególne nasze regionalne bieguny wzrostu, bo wskazywaliśmy poszczególne cele, ale też i w ramach tego celu trzeciego, gdzie mówiliśmy o integracji poszczególnych naszych regionalnych biegunów wzrostu. Tam wskazywaliśmy pewne przedsięwzięcia kluczowe, czy można powiedzieć pewne kierunki, które zidentyfikowaliśmy dla każdego z tych obszarów. W przypadku rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego to oczywiście mówimy o dalszym rozwoju kolei aglomeracyjnej. Mówimy tutaj o konieczności rzeszowskiego centrum komunikacyjnego. Mówimy o obwodnicy południowej, która jest identyfikowana jako jeden z głównych problemów. Tutaj bardzo ważne jest też połączenie miasta rdzeniowego z najbliższym otaczającym go obszarem. Wiemy tutaj o oczywiście sytuacji kongestii na głównych ciągach komunikacyjnych, więc rozprowadzenie ruchu, które być może jeszcze nie mają charakteru konkretnego projektu czy inwestycji, ale które są istotne z punktu widzenia no, regionu czy mieszkańców województwa właśnie w różnych skalach, w tej skali zewnętrznej, wewnątrzwojewódzkiej czy w tej skali dla poszczególnych MOF-ów. To oczywiście jest cały zakres, który Państwu też poddajemy pod dyskusję. To oczywiście jest to wynik identyfikacji nie tylko potrzeb regionalnych, ale też i poszczególnych inwestycji czy propozycji projektów, które są zgłaszane do wykonania przez różnych interesariuszy systemu transportowego, czyli zarówno przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. To jest też propozycje zgłaszane przez Podkarpacką Komunikację Samochodową, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. To jest też wynik kwerendy w dokumentach kolejowych, czyli Polskich Linii Kolejowych PLK, czy też powiedzmy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Więc to są te elementy, które zebraliśmy, które zidentyfikowaliśmy w poszczególnych właśnie tych dokumentach. One nam posłużyły do tego, żeby ułożyć tę listę przedsięwzięć w takich dwóch układach. W układzie priorytetu A i priorytetu B. Priorytet A to są te, które naszym zdaniem są jakby w pierwszoplanowe, które powinniśmy jakby w pierwszej kolejności brać pod uwagę, które są bardziej dojrzałe. W priorytecie B są te, które identyfikujemy jako pewnie równie ważne, ale jeszcze wymagające pewnej obróbki czy pewnego dopracowania. Oczywiście ta granica między priorytetem B a priorytetem A dla nas jest dość płynna i oczywiście tutaj oba te priorytety są dla nas istotne. Więc
Więc w takich właśnie układach i z takimi racjami przedstawiliśmy Państwu te nasze przedsięwzięcia o różnej skali w układzie właśnie też w podziale na gałęzie transportu w priorytecie A i priorytecie B. Jeśli chodzi o układ, który nam przyświecał, to właśnie są te dwie mapy, które z jednej strony pokazują, że mamy na uwadze te obszary dynamicznie się rozwijające, a z drugiej strony te obszary, które no, mają bardzo wyraźny kłopot z powiązaniem komunikacyjnym. I oprócz tych głównych kierunków rozwoju, te, które nam wyznacza sieć TNT, wskazujemy też, że dla równoważenia procesów rozwojowych powinniśmy widzieć też te układy skośne, które nam umożliwiają rozprowadzenie ruchu z podstawowej sieci TNT na obszar całego województwa. I dla nas takim kluczem tutaj było właśnie szukanie ścieżek tak, żeby zapewnić ten równomierny rozwój multimodalny zgodnie z tym wariantem czwartym, który wybraliśmy jako ten wariant docelowy, modelowy. System wdrażania jest trochę związany z tym, jaka jest rola, jaki jest charakter tego dokumentu. My z jednej strony potraktowaliśmy ten system transportowy holistycznie, pokazując z jednej strony złożoność tego systemu, pokazując, jak tutaj wiele interesariuszy oddziałuje w układzie tego transportu, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że ten dokument ma być właśnie takim elementem stanowiącym spełnienie warunku podstawowego dla celu trzeciego i to będzie też podlegać opinii Komisji Europejskiej. Więc wobec powyższego musieliśmy z jednej strony brać pod uwagę sytuację transportową regionu, a z drugiej strony no, też te wymogi, które są stawiane przed polityką spójności, tymi zadaniami, które możliwe będą do sfinansowania, do udźwignięcia z chociażby programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Więc te dwie perspektywy, te dwie optyki w tym dokumencie staraliśmy się zawrzeć. Z jednej strony pokazując holistycznie system transportowy, z drugiej strony dość partykularnie pokazując, co będzie możliwe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. To oczywiście będzie się wiązało też z systemem i z miejscem samorządu województwa w układzie zarządzania regionalnym systemem transportowym. Więc my oprócz tego, że zidentyfikowaliśmy w tym dokumencie te zadania, które ustawodawca wskazał dla samorządu województwa, to oczywiście widzimy samorząd województwa jako takiego gospodarza w regionie, który ma szereg instrumentów takich miękkich, właśnie koordynacyjnych, kooperacyjnych, konsultacyjnych, czy też inspirujących w relacji z innymi interesariuszami tego systemu transportowego i tak tą rolę opisaliśmy. Tu jest taki schemat, którym się posłużyliśmy, pokazaliśmy jak wiele podmiotów w tym systemie transportowym uczestniczy, jak to jest złożony system. Zrobiliśmy to celowo, między innymi dlatego, że właśnie w rozmowach z ekspertami Jaspers czuliśmy, że nie do końca rozumieją specyfikę układów transportowych, nie tylko w naszym regionie, ale generalnie w Polsce i chcieliśmy to wyraźnie uzmysłowić wszystkim naszym partnerom, w tym też przedstawicielom Komisji Europejskiej, że ta moc sprawcza pojedynczych interesariuszy w systemie transportowym nie zawsze jest tak znacząca i tak decydująca. Tutaj liczy się właśnie spoglądnięcie na to, spojrzenie na to w sposób holistyczny i właśnie bardzo często użycie tych instrumentów o charakterze miękkim. Jeśli chodzi o ramy finansowe, tutaj też przed spotkaniem miałem takie pytanie ze strony dziennikarza odnośnie tego systemu ram finansowych. My zidentyfikowaliśmy te źródła, tak? Zidentyfikowaliśmy je z różnych układów, zarówno jeśli chodzi o dostępne środki europejskie w ramach funduszy europejskich dla Podkarpacia, w ramach innych programów polityki spójności. Zidentyfikowaliśmy też te środki, które są dostępne w ramach KPO, ale też pokazaliśmy środki krajowe, które dzisiaj są bardzo ważnym strumieniem i źródłem finansowania inwestycji, przede wszystkim w układach lokalnych, jak też pokazaliśmy możliwości związane z no, też kosztami utrzymania infrastruktury, bo też trzeba mieć świadomość i tutaj nasi eksperci z Jaspersa i z Komisji Europejskiej bardzo wyraźnie nas proszą o to, żebyśmy zidentyfikowali te koszty utrzymania, jak ta infrastruktura będzie kosztowała
kosztować, żeby mieć świadomość, że to wszystko no, wymaga spięcia finansowego. Więc te źródła finansowe żeśmy starali się zidentyfikować, oszacować, natomiast oczywiście trudna jest odpowiedź na pytanie, ile z tego przede wszystkim ze źródeł krajowych trafi na Podkarpacie. Tutaj oczywiście mamy do dyspozycji przede wszystkim te programy, które są programami regionalnymi. System monitoringu i ewaluacji jest też podporządkowany zarówno systemowi monitoringu i oceny z strategii rozwoju województwa. Z drugiej strony wiemy, że jednym z podstawowych źródeł finansowania tego programu transportowego będzie program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, więc też ten system monitorowania programu będzie powiązany z programem regionalnym, z monitorowaniem regionalnego programu właśnie, którym jest Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Chcemy tutaj ten system też tak zbudować, by dopływ danych był nie tylko z naszych własnych źródeł czy ze statystyki publicznej, ale też i chcemy się otworzyć na ekspertyzy i dalsze takie bardziej eksperckie opracowania. Szanowni Państwo, dzisiaj jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne. Konsultacje rozpoczęły się formalnie 28 stycznia. Chcemy je prowadzić do 7 marca, czyli ten czas jest, wydaje nam się, dłuższy od ustawowego, ale chcemy właśnie ten czas wykorzystać na spotkania, na dyskusje i też na zebranie z Państwa strony jakichś uwag czy propozycji, które będą poddane przez nas wnikliwym analizom i na pewno w raporcie z konsultacji społecznych będziemy się do każdej uwagi chcieli odnieść. Liczymy na to, że wspólnie uda nam się zrobić dobry dokument, który będzie no, otwierał rozwój naszego regionu w tym okresie do 2030 roku. Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia tej prezentacji. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi za kolejną część prezentacji naszego programu strategicznego rozwoju transportu. W tej chwili zgodnie z harmonogramem, żeby państwa nie zamęczyć, 15-minutowa przerwa, czyli spotykamy się o godzinie 10:55. Zapraszam. Jest kawa, herbatka, można się poczęstować. Zapraszamy. Fundusze europejskie wspierają rozwój polskich firm. Najlepszym tego przykładem jest firma Ecolot z Krosna. Jedyny w Polsce producent ultralekkich, ekologicznych samolotów.
W ofercie Ekolotu są takie modele jak motoszybowiec Elf, zastrzałowy Górnopłat Junior i bezzastrzałowy Topaz. Firma odniosła międzynarodowy sukces, a produkowane przez nią samoloty zdobywają na świecie nagrody za jakość, wykończenie i parametry lotne. Mimo długiej ponad 25-letniej tradycji Ekolot nie zwalnia tempa i dba o dynamiczny rozwój. Obecnie firma pracuje nad nowym modelem samolotu, dolnopłatem o masie do 600 kg. Realizuje w tym celu program badawczy wsparty środkami unijnymi przeznaczonymi na innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę. W ramach projektu powstał już nowy budynek produkcyjno-magazynowy wraz z częścią biurową, a także zakupiono specjalistyczne maszyny i urządzenia.
Zakup ostatniego psa spowodował, że postanowiłam zostać groomerem. Projekt dał mi możliwość wystartowania z moją nową firmą Dogopasja. Fundusze, które otrzymałam z dotacji unijnej, wykorzystałam na wyposażenie całkowite salonu groomerskiego. Trzy lata temu, gdy przeglądałam tak spontanicznie internet, to napotkałam właśnie takie gigantyczne kwiaty, które mnie mega zainspirowały. Później zaczęłam szukać, czy to jest w ogóle na rynku polskim i okazało się, że to jest produkt niedostępny, więc stwierdziłam, dlaczego to nie ja mam być, która zapoczątkuje te trendy. Udział w projekcie pozwolił mi rozwinąć moją firmę, poszerzyć zakres działania, jak i również pozyskać nowych klientów. Naprawą samochodów zajmuję się od 25 lat, będąc jeszcze w drugiej klasie szkoły średniej. Zaczynałem podglądając do mojego kolegi, który po prostu zaszczepił mnie pasją robienia samochodów, bo jest to jedyna praca, która tak naprawdę sprawia przyjemność i widać efekty swojej pracy. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej zakupiłem masę sprzętu specjalistycznego, na który nie byłoby mnie stać wyłożyć tego z własnej kieszeni. Po szkole, mając 22 lata, urodziłam pierwszą córkę. Po 4 latach drugą córkę. Przez 17 lat zajmowałam się córkami, dlatego że młodsza córka miała problemy w szkole. Do klasy 8 musiałam ją prowadzić do szkoły, dlatego nie podjęłam żadnej pracy. Bycie mamą jest coś takiego, że odpowiada się za dziecko. I ja, mając dziecko, które ma problemy, nie mogłam dziecka zostawić w domu, bo wiem, że ona by sobie beze mnie nie dała rady. Dla mnie ten projekt to po prostu jest była szansa i jest nadal, bo dostałam pracę. Na dziale hotelarskim sprzątaliśmy pokoje, zajmowaliśmy się praniem, prasowaniem, myciem okien. Zostaliśmy wytypowani, ja również, do pracy w spółdzielni, gdzie teraz pracujemy na restauracji. Dzięki projektowi ja myślę, że się zaakceptowałam w tym środowisku tej pracy, gdzie będziemy pracować. I się chyba odnalazłam w tym wszystkim, bo po wychowaniu dzieci, po tylu latach, dla każdego chyba by było ciężkie, a tu jednak dostałam tą szansę, gdzie naprawdę jestem zadowolona i z tego projektu, i z tej pracy. Myślę, że będę dalej pracować. Ratownikiem medycznym zostałem dlatego, że jest to praca polegająca na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, któremu mogę pomóc. Dzięki funduszom Unii Europejskiej powstało Centrum Symulacji Medycznej w Sanoku. Sprzęt, który znajduje się w Centrum Medycznym, tak naprawdę pomaga nam w doskonaleniu swoich umiejętności i przenosimy to później wszystko w pracy zawodowej. Praca ratownika medycznego jest ważna, dlatego że to my jesteśmy pierwsi na linii frontu, czyli mamy pierwszy kontakt z pacjentem. Studia
lubię pielęgniarstwo, ponieważ jest to moja pasja. Chcę się rozwijać w tym kierunku i kształcić swoje umiejętności, które zdobyłam podczas studiów na naszej uczelni. Studiowanie na naszej uczelni dało mi możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez kształcenie ich na zajęciach praktycznych oraz dzięki wsparciu świetnej naszej kadry dydaktycznej. Uważam, że wybudowanie Centrum Symulacji Medycznej u nas w Sanoku pomoże nam dodatkowo rozwijać nasze umiejętności, ponieważ tak jak widzicie, mamy wspaniale rozwinięte sale, pracownię geriatryczną, kardiologiczną, pediatryczną i nie tylko, salę OIOM. Więc wszystkie te umiejętności, które dotychczas mogliśmy spotkać w szpitalu, mamy zapewnione tutaj, na miejscu w naszej uczelni. Bardzo się cieszę, że wybrałam taką profesję, ponieważ mogę się spełniać w niej zawodowo. W związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusa na terenie kraju, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny... Pamiętam, kiedy usłyszeliśmy o epidemii w Wuhan. Wtedy wydawało się to nam tak bardzo odległe. Pracowaliśmy normalnie, ale w oczekiwaniu śledziliśmy komunikaty medialne i czekaliśmy, co będzie dalej. Wszyscy byliśmy już tym zmęczeni i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy to się skończy. Nie wiedzieliśmy, jak dużo ratowników zachoruje i czy będziemy w stanie obsadzać dyżury, żeby zespoły normalnie funkcjonowały. Jako ratownik medyczny pracuję kilkanaście lat i tak trudnej sytuacji w ochronie zdrowia nigdy nie widziałem. Na szczęście nie byliśmy sami. Dzięki funduszom unijnym udało nam się zakupić specjalistyczny sprzęt. To były nowoczesne ambulanse z pełnym wyposażeniem oraz środki ochrony indywidualnej dla ratowników medycznych. Pandemia i COVID to fakt, nie fikcja. Nadal walczymy, natomiast teraz już jesteśmy dużo silniejsi. Codziennie je gdzieś spotykamy, mijamy po drodze do pracy, szkoły. Zwykle nie zwracamy na nie uwagi, albo po prostu nie wiemy, że tam są. A one wpływają na nasze życie, zmieniają je na lepsze. Zapewniają wygodny i szybki transport. Wspierają przedsiębiorczość i innowacje. Inspirują do działania. Poprawiają jakość i dostępność edukacji. Umożliwiają realizację pasji.
szkolą, aktywizują, pomagają. Podnoszą jakość życia każdego z nas. Fundusze Europejskie na Podkarpaciu. Blisko Ciebie. Szanowni Państwo, wznawiam naszą konferencję konsultacyjną projektu Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. W harmonogramie po przerwie mamy dwie prezentacje. Rozpoczynamy od pani dyrektor Joanny Szosdy, która jest dyrektorem Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego naszego Urzędu Marszałkowskiego. Pani dyrektor zaprezentuje nasze inwestycje drogowe na sieci dróg wojewódzkich w perspektywie 2021-2027. Bardzo proszę, pani dyrektor, oddaję głos. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, wcześniej moi przedmówcy, pani marszałek, pan profesor, pan dyrektor, opowiadali tutaj, jak doszło do identyfikacji problemów transportowych, do diagnozy. Później mieliśmy kryteria tak naprawdę i warianty wyboru w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu i ustaleniu należytej strategii transportowej, jak również cele. Ostatnim etapem w tej tak naprawdę analizie pełnej jest prezentacja inwestycji drogowych na sieciach dróg wojewódzkich. Dlaczego na sieciach dróg wojewódzkich? Z tego względu, że zarządcą dróg wojewódzkich jest Zarząd Województwa Podkarpackiego na terenie Podkarpacia i zaprezentuje takie proponowane projekty i kryteria wyboru tych projektów dotyczących tych inwestycji, które tak naprawdę wpisują się w całą tą analizę, wpisują się w cele transportowe i wszystkie problemy zidentyfikowane w programie, który jest opracowany. Kryteria tak naprawdę analizowaliśmy dość długo, aby móc w sposób punktowy, liczbowy określić parametry dróg, parametry inwestycji, które wpisywałyby się właśnie w te wszystkie zdiagnozowane problemy w planie transportowym. Udało się zaproponować listę projektów, udało się wybrać kryteria. Jest to 7 kryteriów, które się wpisują również w politykę tak naprawdę celów europejskich w nowej perspektywie finansowej, a przede wszystkim ta polityka mówi o tym, że główne korytarze transportowe muszą mieć połączenia do sieci TEN-T. I tutaj proponujemy 7 kryteriów. Najwyżej punktowane kryterium jest to właśnie połączenie z siecią TEN-T. I to jest właśnie to kryterium, które będzie, któremu będą podlegały projekty punktowane maksymalną liczbą punktów 30. Albo spełnia projekt to kryterium, albo nie spełnia, czyli będzie miał przyznane punkty lub bez przyznania żadnego punktu. I to jest tak naprawdę kryterium, które wpisuje się w cel podstawowy naszego planu transportowego. I sieć TEN-T jest siecią bazową. Ja będę miała tutaj na dalszych slajdach mapę, która będzie przedstawiała tą sieć bazową, zarówno sieć drogową, jak i kolejową. Ta sieć jest oczywiście zidentyfikowana i opisana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i wszystkie drogi wojewódzkie w naszym Podkarpaciu, które tak naprawdę mają bezpośrednie połączenie do sieci TEN-T i tam są zaplanowane inwestycje, tam będziemy punktować je maksymalną liczbą punktów. Kolejne kryterium, poprawa połączeń obszarów słabo skomunikowanych. I tutaj znowu kolejna diagnoza w zakresie potrzeby likwidacji obszarów wykluczenia transportowego, o którym mówi nasz plan transportowy, który jest spowodowany albo niskim zaludnieniem, albo obszarami górzystymi, albo obszarami o niskiej skali zatrudnienia.
Nasz rejon Podkarpacia boryka się z takimi terenami, z takimi obszarami. I tutaj faktycznie na mapach wcześniej prezentowanych było to widocznie zarysowane. Były te tereny zidentyfikowane i chcemy również te inwestycje punktować, które będą się wpisywać, aby tak naprawdę poprawić te połączenia słabo skomunikowanych obszarów. Kryterium przepustowości drogi a środowisko. Dlaczego tak nazwaliśmy to kryterium? No tutaj długo zastanawialiśmy się też nad elementami w zakresie ochrony środowiska. I mamy takie podkryteria, jak zadania obwodnicowe, skrzyżowania bezkolizyjne, wiadukty czy obiekty mostowe. Dla zadań obwodnicowych tak naprawdę przy wyliczaniu wskaźnika emisji spalin gazów cieplarnianych te wskaźniki są właśnie najniższe dla terenów niezurbanizowanych, czyli dla terenów, gdzie faktycznie wyprowadzamy ruch poza tereny zabudowane i możemy faktycznie tutaj przeciwdziałać tej wzmożonej emisji, jak również wszystkie punkty, które są punktami takimi blokującymi płynny ruch, czyli skrzyżowania bezkolizyjne, wiadukty, to zarówno i bezpieczeństwo, jak i również płynność ruchu. Tak samo dysponujemy mapą w zakresie sieci dróg wojewódzkich, na których mamy zdiagnozowany stan techniczny dróg. To jest mapa opracowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, naszą jednostkę realizującą funkcję zarządcy drogi i tam na koniec roku 2020 roku mamy ocenę dokonaną w zakresie stanu technicznego. Albo ten stan techniczny jest zły, albo jest dobry. W przypadku, gdzie mamy odcinki, tak zwane wąskie gardła, czyli inwestycje, które będziemy mieć na ciągu drogowym w ogólnym dobrym stanie technicznym, natomiast jakiś odcinek tej drogi jest w złym stanie technicznym, faktycznie też będziemy chcieli punktować takie inwestycje, aby móc zachować pełną przepustowość całego ciągu drogowego. Kryterium kontynuacji projektów. Kryterium, które również jest według nas wysoce punktowane. Tutaj niejednokrotnie było podnoszone wcześniej, że tak naprawdę celem podstawowym w zakresie województwa podkarpackiego jest zwiększenie powiązań transportowych w regionie. I tutaj istotnym jest to, abyśmy faktycznie kontynuowali rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego na drogach wojewódzkich. I takie elementy mamy w zakresie opracowań projektowych, czyli inwestycji, gdzie faktycznie mamy chociażby na pewnym odcinku, na ciągłym odcinku drogi wojewódzkiej opracowany projekt budowlany i nawet uzyskaną decyzją z RIDOSKą, czyli takie specyficzne pozwolenie na budowę dla dróg. A na przykład realizacja robót budowlanych niestety jest tylko częściowa z tego względu, że ograniczają nas środki finansowe. I takie kontynuacje chcemy po prostu tutaj wprowadzić, abyśmy mogli dokończyć inwestycje. Jest to nieco też powiązane z tymi wąskimi gardłami, natomiast tutaj chodzi o pełne przygotowanie inwestycyjne do realizacji zamierzeń. Projekty, dla których również jest opracowywana dokumentacja projektowa w zakresie pipeline, czyli również z dofinansowania. Mamy takie inwestycje, które są obecnie projektowane. Również chcemy wykorzystywać faktycznie, aby one się znalazły na liście do realizacji zadań w perspektywie finansowej i domykały nam tak naprawdę ciągi drogowe. Najniżej punktowane będą w tym kryterium projekty, dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa, czyli tak naprawdę tam, gdzie mamy etap jeszcze prac projektowych bez uzyskania z RID-u i elementy, które faktycznie nie są projektami takimi stricte domykającymi. Spójność transportowa. Kolejne kryterium. Tutaj też podzieliliśmy to kryterium na dwa podkryteria. Projekty wzmacniające rozwiązania multimodalne i to jest faktycznie powiązane z określonymi celami podstawowymi w planie transportowym.
i z polityką w zakresie projektów infrastrukturalnych Komisji Europejskiej, czyli będziemy premiować projekty współpracujące i powiązane z funkcjonowaniem węzłów multimodalnych, w tym również takie, gdzie są to węzły kolejowe, połączenia kolejowe, węzły typu park and ride. Również drugie podkryterium, drogi wojewódzkie, które zapewniają nam rozwinięcie układu komunikacyjnych w kierunku obszarów funkcjonalnych. Te obszary funkcjonalne bardzo dobrze zostały zdiagnozowane właśnie w planie transportowym opracowywanym. Strefy ekonomiczne i centra logistyczne również punktowane i również drogi wojewódzkie, które do tych obszarów będą dochodzić, będą otrzymywały punkty. Te obszary również zostały opisane i zdiagnozowane w opracowaniu. Publiczny transport drogowy. Również wpisujemy się w cele podstawowe, w cele tak naprawdę, gdzie ten publiczny transport drogowy, no teraz jest też, jak również kolejowy i drogowy są taką perełką teraz Komisji Europejskiej i jest faktycznie kładziony nacisk na ten publiczny transport drogowy. Zaproponowaliśmy wprowadzenie kryterium w zależności od operatorów. Są to operatorzy, którzy funkcjonują na Podkarpaciu i świadczą przewozy międzypowiatowe. Te usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego są wykonywane tam, gdzie faktycznie jest takie dosyć mocne zapotrzebowanie, czyli tam, gdzie są konieczne dojazdy do szkół, tam, gdzie są konieczne dojazdy do budynków użyteczności publicznej, tam, gdzie jest faktycznie najwyższa frekwencja i najwyższa ludność tak naprawdę w województwie, czyli to jest troszeczkę takie wyjście ponad to kryterium wykluczenia transportowego. Natomiast ten publiczny transport drogowy, faktycznie on istnieje tam, gdzie jest takie mocne zapotrzebowanie. I tutaj chcemy w zakresie tego publicznego, już istniejącego transportu drogowego wzmacniać te projekty i te inwestycje również punktować w zakresie takim, tam gdzie jest większa liczba operatorów, tam projekt dostałby większą liczbę punktów, czyli poprawilibyśmy faktycznie infrastrukturę drogową w tym zakresie. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, bardzo często poruszana dzisiaj kwestia i mocno, mocno wyartykułowana, przeanalizowana. Współczynnik bezpieczeństwa ruchu drogowego zatem proponujemy również jako kryterium. Jest to tak naprawdę współczynnik mówiący o tym, że jest to wskaźnik gęstości wypadków określonych na 1 km drogi. Jest to wskaźnik, który umożliwia zidentyfikowanie dróg wymagających przeprowadzania działań zwiększających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. I jest on ujęty w raporcie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli dysponujemy takimi wskaźnikami, dysponujemy takim opracowaniem, a wszystkie projekty, które są teraz realizowane i opracowywane, są tak naprawdę z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo o to chodzi, jeżeli planujemy inwestycje i później realizację. Mapa w zakresie stanu technicznego dróg, sieci dróg wojewódzkich na koniec roku 2020. Jeszcze nie dysponujemy z ubiegłego roku taką mapą stanu technicznego dróg, natomiast widzicie Państwo sieć dróg wojewódzkich kolorem takim jasno-zielonym. To są sieci drogowe, które faktycznie mają dobry stan nawierzchni. Na czerwono zaznaczono tutaj stan dróg wojewódzkich, które są w stanie technicznym złym i faktycznie te obszary w zakresie Bieszczad, w zakresie Roztocza, czyli te wschodnie obszary województwa, no tutaj widoczne są na czerwono i też wynikało to i pokrywa się to z analizami planu transportowego. Propozycje inwestycji to jest priorytet A. O priorytetach mówił wcześniej pan dyrektor Weiss. Na priorytecie A na razie widnieją tutaj 9 propozycji projektów w zakresie dróg wojewódzkich.
W ostatniej kolumnie widzimy taki zapis dotyczący źródeł finansowania. Ogólnie proponujemy finansowanie zadań inwestycyjnych drogowych na drogach wojewódzkich z funduszy dla Podkarpacia, funduszy europejskich dla Podkarpacia. Natomiast część tych inwestycji, z uwagi na to, na stan ich zaawansowania, przygotowania, potrzeby realizacji, również została złożona i skierowana do różnych programów pomocowych. I tutaj w tej kolumnie widać, że na część faktycznie inwestycji drogowych udało się uzyskać dofinansowania. Między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie drogi wojewódzkie mogą być realizowane jako zadania obwodnicowe, jak również z Polskiego Ładu również będziemy realizować inwestycje. I jeszcze jedna perełka, która udało nam się złożyć wniosek o dofinansowanie do środków, które zostały wygospodarowane jeszcze w obecnej perspektywie finansowej z Polski Wschodniej. Jest to pozycja trzecia na tej liście. Kolejne pozycje, listy, średnia dla projektu w zakresie listy inwestycji priorytetu A jest to 40 punktów. No udało nam się tak naprawdę podzielić tą tabelę powyżej średniej, poniżej średniej. Natomiast potrzeby w zakresie realizacji inwestycji drogowych w województwie są ogromne i ta lista jest dosyć długa. Ona będzie na koniec podsumowana w zakresie ilości kilometrów i szacunków kosztów realizacji. Zobaczymy tak naprawdę, jak wygląda szacowanie inwestycji i z jakimi kosztami województwo musi się mierzyć chociażby proponowanej listy projektów. I kolejna, ostatnie pozycje do pozycji 29, propozycji inwestycji na drogach wojewódzkich. I kolejna lista już jest priorytet B. Te priorytety, tak jak pan dyrektor wcześniej wspominał, są płynne dosyć. Jednak udało się te inwestycje rozdzielić w zakresie ich przygotowania i możliwości wdrożenia do realizacji. Widzą państwo, jakie są potrzeby chociażby w tych inwestycjach, które są teraz zaproponowane. Prawie 2,5 miliarda złotych na priorytet A, ponad miliard złotych na priorytet B i pozwoli nam to zrealizować blisko 600 kilometrów dróg wojewódzkich w zakresie przebudowy czy budowy nowych inwestycji drogowych. A tutaj mapa. To chyba tak najbardziej obrazowo będzie pokazywać tą listę, która udała się zidentyfikować, udało się wskazać ilość punktów. One się będą kolejno pojawiać, te inwestycje, na mapie. Ja na razie sobie pozwolę omówić tą mapę. W zakresie czerwonych linii została pokazana sieć TEN-T. Sieć jest zarówno drogowa, jak i kolejowa. Żółtymi liniami jest zasięg Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Przypomnę, jest to zasięg Rzeszów-Dębica, Rzeszów-Kolbuszowa, Rzeszów-Przeworsk i Rzeszów-Strzyżów. I kolejne inwestycje. Na razie łącznik autostradowy Łańcut, który nazywamy obwodnicą Łańcuta i obecnie dostał dofinansowanie, mało widoczne, ale faktycznie na tej mapie jeszcze widać, jak mamy chociażby w perspektywie 14-21 w ostatnich latach kolorem jasno-niebieskim zaznaczone odcinki drogowe, które zostały zrealizowane, zostały przebudowane, rozbudowane i ich stan techniczny tak naprawdę się polepszył. I kolejne inwestycje w zakresie uzyskanych punktów według tych kryteriów, które były omawiane, kolejno wklejają się na mapę w zakresie realizacji. Jeżeli by się udało wdrożyć taki harmonogram działań, to faktycznie te odcinki drogowe powstawałyby kolejno w takich lokalizacjach. Zwróćcie państwo uwagę, faktycznie teren wschodni, Bieszczady, Roztocze, to tutaj są największe potrzeby inwestycyjne, ale również dostępność do sieci TEN-T jest dosyć odległa.
Natomiast wykluczenie komunikacyjne faktycznie tutaj również punktowane jest brane pod uwagę. Na żółto są to projekty inwestycyjne dotyczące priorytetu B. Na niebiesko wcześniej priorytet A, na żółto teraz inwestycje priorytetu B. Może pokażę całą mapę na koniec. Gdyby faktycznie udało się zrealizować proponowane projekty, tak by wyglądała mapa porealizacyjna. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Ostatnią prezentację przedstawi nam pani Lucyna Zymyn. Jest to pracownik naszego Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie i tutaj omówi prognozę oddziaływania na środowisko naszego strategicznego programu rozwoju transportu. To jest rzecz bardzo istotna, dlatego że wiemy, że w tej chwili kolejna perspektywa Unii Europejskiej to jest stawianie na czystą, zieloną Europę. To oczywiście w przypadku budowy dróg troszeczkę z tym oczywiście ta diagnoza będzie potrzebna, oddziaływanie na środowisko. W przypadku kolei może mniej, bo tak jak było tutaj powiedziane w tych prezentacjach, że w zasadzie Europa w tej chwili stawia na transport zbiorowy, publiczny, w związku z czym to oddziaływanie na środowisko jest częścią bardzo ważną tej naszej strategii. Bardzo proszę pani. Państwu. Proszę Państwa, ja w sposób bardzo krótki przedstawię Państwu prognozę oddziaływania na środowisko. Postaram się też przedstawić tok opracowania tej prognozy, analizy, jakie były przeprowadzone oraz wnioski, jakie z prognozy wynikają. Podstawą prawną opracowania prognozy jest ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przepisami tej ustawy, projekt programu transportowego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko. Zakres prognozy jest szczegółowo opisany w tej ustawie. Niemniej jednak ustawodawca zastrzegł sobie, że zakres prognozy i jej szczegółowość należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Mówię tutaj o tym programie, bo inne dokumenty są uzgadniane z Państwowym Inspektorem Sanitarnym szczegółowo przypisanym do danego terenu. Uzyskaliśmy takie uzgodnienia. Inspektor sanitarny uzgodnił zakres taki, jaki obowiązuje, jest wyszczególniony w ustawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakres prognozy rozszerzył. Proszę Państwa, celem prognozy jest identyfikacja takich możliwych do określenia skutków środowiskowych, jakie mogą powstać w środowisku, jeżeli dane przedsięwzięcie będzie w nim realizowane. A także w prognozie wskazuje się rozwiązania alternatywne do tych, które są zapisane w poszczególnych dokumentach. Mogą to być kierunki tras komunikacyjnych czy zmiany lokalizacji jakichś rozwiązań. Jeżeli chodzi o problemy,
jakie są istotne z punktu widzenia programu, to należy do nich zaliczyć między innymi zajmowanie nowych terenów pod nowe inwestycje drogowe bądź kolejowe. W związku z tym, że w województwie podkarpackim prawie 50% terenów objętych jest różnego rodzaju ochroną przyrody, więc bardzo łatwo jest o kolizje przestrzenne pomiędzy trasami przebiegu ciągów komunikacyjnych, a przypuśćmy nawet siecią obszarów chronionych. Proszę sobie wyobrazić, że właściwie wszystkie główne rzeki i ich bezpośrednie sąsiedztwo w naszym województwie objęte są ochroną w postaci obszarów Natura 2000. Jeżeli przedsięwzięcia drogowe przekraczają cieki, powstają kolizje pomiędzy ochroną przyrody realizowaną w obrębie obszarów Natura 2000, a danym ciągiem komunikacyjnym. Do problemów środowiskowych należy też prowadzenie dróg o dużym natężeniu ruchu bezpośrednio w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Tutaj mamy na uwadze zdrowie czy nawet życie ludzi, bo jeżeli jest droga o dużym natężeniu ruchu, najczęściej dochodzi do wypadków drogowych. Jednym z takich niekorzystnych wpływów na środowisko jest zaburzanie walorów krajobrazowych, a także zbyt duży ruch samochodów, zwłaszcza ciężarowych, w centrach miasta, poszczególnych miast i wpływ tego natężenia ruchu na obiekty budowlane, między innymi na obiekty zabytkowe. Aby przeprowadzić analizę oddziaływania na środowisko, należy dobrze rozpoznać stan poszczególnych elementów środowiska, a także dokonać waloryzacji przyrodniczej poszczególnych terenów. W prognozie dokonano takiej waloryzacji, gdzie za najbardziej korzystne walory i tereny, właściwie tereny o najwyższych walorach przyrodniczych zostały one określone jako tereny parków narodowych, rezerwatów przyrody. Tereny o wysokich walorach krajobrazowych to tereny parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, a także obszarów chronionego krajobrazu. Proszę Państwa, jeżeli popatrzeć na tę mapę, to najciemniejszy kolor przedstawia nam tereny o najwyższych walorach. Najjaśniejszy, czyli ten biały, to są właściwie tereny przekształcone, gdzie mamy dużo terenów zabudowanych czy poprzecinanych różnego rodzaju infrastrukturą. Jeżeli już wiemy, jaki jest stan środowiska, mniej więcej wiemy, jaka jest waloryzacja poszczególnych jego terenów, możemy przystąpić do analizy oddziaływania danego programu na środowisko. W tym przypadku analizowaliśmy, jaki będzie wpływ realizacji inwestycji, które mogą być realizowane w poszczególnych kierunkach programu. W kierunku i
określaliśmy wpływ na powietrze, wody, klimat akustyczny, lasy, surowce mineralne, krajobraz, obszary chronione łącznie z Naturą 2000, rośliny, zwierzęta, zabytki oraz wpływ na ludzi. W związku z tym, że w programie nie ma ściśle określonych przebiegów tras komunikacyjnych, ten wpływ jest określony jako jakościowy. Nie można, w związku z tym, że dokument jest bardzo ogólny, nie można było określić tego wpływu w sposób jakościowy. Przepraszam, ilościowy. Jeżeli chodzi o charakterystykę oddziaływań, staraliśmy się określić, czy będą to oddziaływania o dużym zasięgu, czy dużej intensywności, jaka to będzie skala czasowa, czy to będą oddziaływania odwracalne, nieodwracalne, skumulowane. Określaliśmy w ten sposób, że w poszczególnych grupach elementów środowiska pokazywaliśmy oddziaływania jako potencjalnie negatywne, w związku z tym, że na pewno na trasie przebiegu nowych tras komunikacyjnych dojdzie do zniszczenia roślin, może dojść do fragmentacji siedlisk. Będzie też potencjalnie negatywne oddziaływanie na zwierzęta. Zdarza się, że takie drogi będą przebiegały także przez tereny leśne, które mogą być poddane procesowi fragmentacji. Ustawa, a także uzgodnienia obligowały nas do przeprowadzenia analiz na obszary Natura 2000. Na mapie pokazane są potencjalne obszary kolizyjne spowodowane realizacją kierunków rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w obrębie obszarów Natura 2000. I określiliśmy te oddziaływania jako prawdopodobne, w związku z tym, że nie jest znana dokładnie trasa przebiegu poszczególnych ciągów. My możemy mówić, że wiemy, jaka będzie trasa ciągów modernizowanych, ale jeżeli chodzi o nowe ciągi komunikacyjne, dopóki nie będzie wydanej decyzji o zgodzie na realizację poszczególnego przedsięwzięcia, tego powiedzieć nie możemy. Uzgodnienia obligowały nas także do analizy oddziaływań na korytarze ekologiczne. Proszę Państwa, sam ciąg komunikacyjny na te korytarze ekologiczne właściwie nie oddziałuje. Oddziaływuje ruch na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Im wyższa ranga poszczególnej drogi, tym większe oddziaływanie na zwierzęta. Ale są środki minimalizujące takie oddziaływania. Do takich środków należy budowa przejść czy górnych, czy dolnych w obrębie trasy danej drogi. Takie ciągi, takie korytarze ekologiczne zostały zaprojektowane i wykonane w obrębie autostrady. Proszę Państwa, badaliśmy także wpływ realizacji infrastruktury transportowej na dotrzymanie norm akustycznych.
Obecnie w poszczególnych miastach normy akustyczne nie są dotrzymywane, ale wybudowanie obwodnic, które będą biegły poza terenami miast, spowoduje zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego w tych miastach. Niemniej hałas zostanie przeniesiony w inne miejsce. Każda budowa nowej drogi czy modernizacja dróg przyczynia się do poprawy płynności ruchu, a zatem ten hałas komunikacyjny też jest troszkę mniejszy. Jeżeli chodzi o zmniejszenie hałasu transportowego, to możemy się spodziewać, że uruchomienie nowych połączeń kolejowych może się przyczynić do zmniejszenia hałasu komunikacyjnego drogowego. Ocenialiśmy, czy realizacja kierunków w poszczególnych celach przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w tym gazów cieplarnianych. I takie ograniczenie może być spodziewane, jeżeli transport będzie multimodalny, jeżeli podwyższymy konkurencyjność transportu zbiorowego wobec indywidualnego, jeżeli będą promowane ekologiczne środki transportu, jeżeli będzie skracał się czas dojazdu bądź będziemy dojeżdżać do pracy innymi środkami transportu niż samochody osobowe. Jeżeli chodzi o rozwiązania minimalizujące prognozowane negatywne oddziaływania. Proszę Państwa, na etapie tak ogólnego dokumentu, jakim jest program transportowy dla województwa podkarpackiego, trudno jest mówić o konkretnych rozwiązaniach. Skupiliśmy się na tym, że wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane, będą spełniały normy, które są określone polskim prawem, będą stosowane nowoczesne technologie i na etapie projektów planów, ciągów komunikacyjnych będzie duża dbałość o zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych. Trasy komunikacyjne będą omijały, czy nie będą izolowały siedlisk przyrodniczych chronionych. Będzie nasadzana zieleń, która będzie towarzyszyła ciągom komunikacyjnym bądź zieleń, która została zniszczona o takiej samej powierzchni jako kompensacja przyrodnicza przy danym ciągu komunikacyjnym. Niemniej musimy tutaj kłaść nacisk, żeby, aby ta zieleń była sadzona zgodnie z warunkami siedliskowymi i wykluczała nasadzanie gatunków obcych i inwazyjnych. W przypadku ciągów komunikacyjnych bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i wybudowanie mostów i różnych przejść przez doliny rzeczne. Jeżeli chodzi o rozwiązania alternatywne, to w projekcie programu właściwie takich
rozwiązań trudno jest zaproponować, dlatego że my nie znamy konkretnych przebiegów tras komunikacyjnych. Musimy wiedzieć, że każda trasa komunikacyjna będzie poddawana ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Będzie opracowywany raport o oddziaływaniu na środowisko. W raportach takich należy rozpatrzeć oddziaływanie trasy alternatywne i do realizacji wybrać taką trasę, która najbardziej sprzyja ochronie środowiska i także niejako godzi elementy ekonomiczne z przyrodniczymi. W projekcie programu został zaprojektowany monitoring realizacji programu. W monitoringu będą brały udział różne instytucje. Dane będą pozyskiwane od jednostek także samorządu województwa. Pokazano szereg wskaźników i także określono źródło danych, z jakich będą te dane pozyskiwane. Jeżeli chodzi o wnioski. Proszę Państwa, każda realizacja polegająca na modernizacji, unowocześnieniu drogi korzystnie będzie wpływała na oddziaływanie na środowisko, jeżeli chodzi o płynność i czas przejazdu samochodu. Jeżeli ruch jest płynny, wówczas do środowiska przedostaje się mniej zanieczyszczeń. Jeżeli chodzi o obszary Natura 2000, to w prognozie nie można w sposób jednoznaczny wykluczyć negatywnego oddziaływania na te obszary. Takie analizy należy przeprowadzać na etapie projektu danej trasy komunikacyjnej. Chciałam jeszcze powiedzieć, że realizacja projektu programu wpisuje się w ograniczenie emisji CO2. Może ta emisja nie będzie tak spektakularna, niemniej jednak będzie zauważalna. Analizy przeprowadzone w prognozie pozwalają nam stwierdzić, że nie będzie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W związku z tym nie ma potrzeby prowadzenia uzgodnień z państwami sąsiednimi. Ja dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Bardzo dziękujemy. Tym samym kończymy na tej dzisiejszej konferencji cały panel związany z wystąpieniami i z prezentacją naszego programu. Ja, szanowni państwo, taką informację chcę przekazać, że oprócz tej dyskusji, którą za chwilkę rozpoczniemy, to oczywiście jest to taka pierwsza publiczna prezentacja naszej strategii, w związku z czym do 7 marca będzie możliwość zgłaszania różnymi kanałami dostępnymi uwag, informacji, poznaniu się z samą naszym programem. Dlatego w dniu dzisiejszym oczywiście zapraszam i przede wszystkim chcę podziękować Państwu za obecność i tym, którzy jesteście tutaj w trybie stacjonarnym, ale też i wszystkim, którzy się włączyli w tą
naszą dzisiejszą konferencję w trybie zdalnym. Ja przeproszę Państwa dlatego, że o 12 rozpoczyna się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, którą będę otwierał, dlatego tą część dyskusyjną i do końca z Państwem będzie uczestniczył Pan Dyrektor, Pani Dyrektor Departamentu Transportu. Też wszystkie te Wasze głosy wnikliwie przesłuchamy jako zarząd, jako członkowie zarządu, bo oczywiście z tej dzisiejszej naszej konferencji prowadzona jest transmisja, którą będzie można w sposób również i zdalny odsłuchać. Ja serdecznie dziękuję i przekazuję prowadzenie tej części dyskusyjnej panu dyrektorowi Pawłowi Wajsowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Jesteśmy właśnie w punkcie dyskusja i teraz bardzo proszę o sygnalizowanie nam chęci zabrania głosu. Tutaj koledzy pewnie podejdą z mikrofonem. Mam tylko taką prośbę, żeby się przedstawiać, dlatego że chcielibyśmy też dla uczestników, którzy nas oglądają, dać, podawali informacje, kto jest autorem wypowiedzi. Tutaj bardzo proszę, pan się zgłasza. Proszę o sygnał. Pan Adam Pawluś, starosta jasielski. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Adam Pawluś, starosta jasielski. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu dyskusyjnym, w tej prezentacji. Cieszę się i dziękuję, że Zarząd Województwa przygotował program strategicznego rozwoju transportu województwa podkarpackiego. Ja mam wiele uwag do tego programu, do tej propozycji, ponieważ no, za mało uwzględnia powiat jasielski. Powiat jasielski leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Wiele jest trafnych diagnoz, ale nie ma zaproponowanych konkretnych rozwiązań. No, nie uwzględnia się również wielu zmian, które zachodzą. Chociażby takiego faktu, że droga 73, która ma mieć nowy przebieg od Pilzna do Jasła, stary przebieg na odcinku od Zawadki Brzosteckiej do Jasła, a właściwie to do Warzyc, stanie się drogą wojewódzką. O tym Państwo nie wspominacie. A wracając jeszcze do tego, co Pani tutaj mówiła, że ruch trzeba wyprowadzać z centrów miast na obwodnice, na obrzeża. To jest pewne rozumowanie możliwe w dużych aglomeracjach, ale w takich miejscach jak Jasło ono się może nie sprawdzić. Ważnym jest, żeby właśnie szybko wyprowadzić i wprowadzić ruch do centrów. I to jest ważne. I wtedy na pewno będzie zmniejszenie emisji spalin. My mamy szereg inwestycji w ostatnim czasie wojewódzkich właśnie w centrum miasta Jasła. Za to bardzo serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Podkarpackiego, bo o te rozwiązania okazały się niezwykle potrzebne, chociażby w czasie tej takiej katastrofy, o której może Państwo słyszeliście, że przez prawie blisko dwa miesiące droga 28 w centrum miasta Jasła była zamknięta i objazdy były robione łącznikiem drogi 992. I to naprawdę się sprawdziło, bo inaczej cały ruch byłby sparaliżowany w mieście Jaśle. Ja nie będę tak może w sposób naukowy i dokładny się odnosił do wszystkich zagadnień, tylko pewne takie zagadnienia poruszę. Cieszę się, że kolej aglomeracyjna kursuje do Kolbuszowej. Gratuluję. Myślę, że gdyby powstała linia 166, to dojazd z Jasła do Rzeszowa trwałby 40 minut. Bo Doliną Wisłoki jest możliwe zbudowanie linii, po której będą się mogły pociągi poruszać z prędkością 160 km na godzinę, a kiedyś w przyszłości może i więcej. No i mogłaby ta linia wpisać się i umożliwić przejazd, połączenie Rzeszowa czy innych miast wschodniej Polski w Rail Karpatię na południe Europy. 150 lat temu powstała linia łącząca Twierdzę Przemyśl z Budapesztem. To była linia dwutorowa, ale uzgodnienia
w Wersalu zlikwidowały jedną nitkę, a w tej chwili część tego szlaku jest poza terytorium Polski i ten szlak jest nieprzejezdny. Natomiast no, można byłoby przejeżdżać przez Jasło i można byłoby udrożnić te połączenia. Bo państwo widzicie te połączenia ciągle jeszcze z okresu komunizmu, czyli na kierunku wschód-zachód, a niestety geografia się zmieniła. Przez Jasło dzisiaj przyjeżdża ponad 1000 tirów dziennie. Jakich? Głównie rumuńskich, głównie węgierskich, słowackich. To są fakty. Nawet gdy powstanie Via Carpatia, to jednak gdy kierowca będzie miał możliwość bezpłatnego przejechania drogą wojewódzką 993 i drogą 992 i później już drogą po nowym śladzie DK73, to prawie na takim samym odcinku od granicy do Tarnowa pokona to szybciej niż przez Rzeszów, nawet drogą ekspresową. Także na pewno ten kierunek będzie dalej aktualny. No, z wiadomych względów politycznych i z tego, że gospodarka Ukrainy no, przeżywa ogromny regres, ta wymiana ze wschodem uległa jak gdyby zmniejszeniu, a zwiększa się radykalnie ta wymiana właśnie na kierunku południowym. W Jaśle jest zakład produkujący asfalt i duża ilość tego asfaltu jest wywożona właśnie na drogi w Rumunii, w Bułgarii, w Turcji. Więc ten kierunek na południe jest bardzo, bardzo ważny. A wiele też rumuńskich pojazdów, jak zauważam, to wyjeżdża do Sandomierza po owoce, wyjeżdża do centralnej Polski. Jeżeli państwo, jeżeli Zarząd Dróg Wojewódzkich by zbadał potok tych pojazdów ciężarowych, to większość tych pojazdów, które przejeżdżają przez Jasło, mają rejestrację poznańską, łódzką, śląską, wrocławską, szczecińską, bo przejazd przez przełęcz właśnie dukielską i skrót przez Jasło Nowy Żmigród stanowi właśnie ten kierunek, który ciągle wzrasta, więc trzeba byłoby zwrócić właśnie uwagę na to, żeby pomyśleć również, jak później te drogi wojewódzkie, które no, prawdopodobnie spadną, czy droga krajowa 73 prawdopodobnie w systemie kaskadowym przejdzie na drogę wojewódzką, jak ją udrożnić w samym centrum Jasła, na rondzie Solidarności. Tam w tej chwili jest duży zator, ponieważ ruch lokalny z ruchem tranzytowym się krzyżuje. Miasto Jasło opracowało koncepcję rozładowania tego ruchu. Jeszcze w 2006 roku jest gotowa koncepcja, można z niej korzystać. Świetna jest ta droga DK KG2, czyli odcinek drogi wojewódzkiej 992 pomiędzy wzdłuż rzeki Jasiołki, ale ona właśnie wchodzi do ronda Solidarności, a w tej koncepcji miasta Jasła było wydłużenie tej drogi aż prawie o kilometr i wejście w ulicę 17 stycznia z pominięciem właśnie tego ronda czy tego skrzyżowania, tak żeby skanalizować ruch tranzytowy, żeby ten ruch tranzytowy mógł szybciej wyjechać z miasta Jasła. Ta rzeczywistość się zmieni w ciągu kilku lat, jeżeli chodzi o drogi krajowe, ponieważ w ubiegłym roku, końcem grudnia ubiegłego roku została podpisana koncepcja programowa na tak zwaną zachodnią obwodnicę miasta Jasła. Wygrała ją firma Promost Rzeszowa, która ma wiele świetnych osiągnięć w realizacji również zadań na S19, czyli na Via Carpatii. I
no, te uciążliwości na pewno będą mniejsze, jeżeli ta droga powstanie. Nie ma w tych planach inwestycji drogowych bardzo ważnych rozwiązań, które chcemy jako powiat podjąć na rzecz i w imieniu województwa i jesteśmy na to już częściowo przygotowani. Mianowicie chodzi nam o obwodnicę Nowego Żmigrodu. Może nie jest to wielka inwestycja, ale właśnie ten ruch tranzytowy w takim okresie jak dzisiaj, w razie trudnych warunków zimowych, ma niezwykle trudny przejazd przez rynek w Nowym Żmigrodzie. Chcemy przygotować dokumentację. Na najbliższej sesji będziemy podejmować uchwałę o pomocy rzeczowej dla województwa podkarpackiego. Chcemy wykonać projekt. To jest około 1 kilometra drogi, która połączy drogę 993, czyli Gorlice-Dukla, nowym śladem z pominięciem właśnie tego rynku, omijając taką dużą różnicę wzniesień na krótkim odcinku, no bo kiedyś to był atut, bo były mury i łatwiej było się bronić przed wrogiem, ale dzisiaj to niestety jest to przeszkoda. Tym bardziej, że będą za to dodatkowe punkty według tych kryteriów, które tutaj pani dyrektor przedstawiała, no bo ta droga będzie łączyć się z siecią TENT, bo 993 prowadzi do Dukli, do sieci TENT, czy do Via Carpatii i jest kontynuacja. Jest kontynuacja. Tu też wielkie ukłony i podziękowania dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, bo udało się zrealizować ponad 9-kilometrowy odcinek tej drogi 993 na odcinku od Nowego Żmigrodu do Pielgrzymki i w dalszej kolejności już jest rozstrzygnięty przetarg na odcinek do granicy województwa małopolskiego i województwo małopolskie też tam zrealizowało ten odcinek, także ten tranzyt z Nowego Sącza zostanie skierowany właśnie od Nowego Sącza, od Gorlic w kierunku Barwinka zostanie przekierowany na tą drogę, bo wcześniej przez ograniczenia tonażowe, przez ograniczenia braku mostów w odpowiednim tonażu był kierowany przez centrum Jasła. Więc to jest ważne i tu naprawdę należą się duże podziękowania dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, bo ta sytuacja radykalnie się zmieniła w powiecie jasielskim. No, trudno się tu zgodzić, na tej mapie nie ma fatalnego stanu drogi od Kątów do Krępnej. Tam jest zaznaczony na czerwono odcinek, pani dyrektor, ale zbyt krótki. Trzeba pojechać, zobaczyć, jakie są wielkie dziury na tych serpentynach. Ja wiem, że z Rzeszowa jest trochę daleko, ale piękne góry, piękny śnieg. Teraz jest prawie metr pokrywy tam, także można to zobaczyć. Ale trzeba o tym pamiętać, że tam jest stan tych dróg fatalny. A będzie budowana zapora Kąty-Myscowa, więc na pewno, jeżeli oczywiście nie zabrakuje nam tego RDOŚ i inni ekolodzy, inwestycja niezwykle potrzebna nie tylko dla powiatu jasielskiego, ale dla przede wszystkim przepływu, dla utrzymania właśnie życia w rzece, bo to życie zamiera, jak jest niski stan wody, ryby nie mogą pływać po prostu, gdy wody nie ma. Więc ten przepływ trzeba utrzymać, a to może tylko utrzymać właśnie odpowiednia regulacja przepływu poprzez budowę zbiornika, a może i magazynu energii, jakim może być elektrownia szczytowo-pompowa zlokalizowana właśnie w tamtym miejscu. Jeszcze krótko się odniosę, bo już mówię bardzo długo, panie dyrektorze, czy jakieś ograniczenia czasowe są, czy nie ma. Więc jeszcze krótko się odniosę do tych połączeń kolejowych. No, województwo podkarpackie nie skorzystało z programu Kolej Plus. W tych właśnie źródłach finansowania nie wskazano tego, ale to była wielka szansa. Wydaje się, że takim dobrym przykładem jest Zarząd Województwa Małopolskiego. Oni złożyli 5 wniosków do Kolei Plus, między innymi jeden, który dotyczy mojego powiatu, do powiatu jasielskiego, linia 108.
jest w programie Kolej Plus i bardzo bym prosił, żeby to również w tych dokumentach strategicznych, rozwoju transportu uwzględnić, że poprawi się szybkość na tej linii. Ona niewiele się poprawi, bo to jest linia historyczna. No. Trzeba byłoby wszystko robić od nowa na dużych nasypach i w prostej linii. I wtedy można byłoby jechać 160, a tak to trzeba jechać w niektórych zakrętach 30. Ale na pewno się poprawi. Małopolska złożyła taki wniosek. Mam nadzieję, że uzyska dofinansowanie. I to połączenie z Gorlicami będzie dobre. Gorlice mają duże ciążenie do Rzeszowa i to trzeba również o tym pamiętać. Wiele młodych ludzi dojeżdża na studia do Rzeszowa. Dlatego ważnym jest, żeby te połączenia kolejowe tak skomunikować, żeby młodzież mogła dojeżdżać. No trochę mnie dziwi, że buduje się mijanki czy dodatkowe przystanki, a nie da się utrzymać ruchu kolejowego. No można byłoby tak właśnie sporządzić specyfikację, żeby ten ruch kolejowy mógł być, bo ciągłe zamykanie tego ruchu kolejowego na linii 106 no nie jest dobrym rozwiązaniem. No jeszcze powiem o takim systemie jak carpooling. Nic nie mówicie o tym, a to by należało właśnie uwzględnić, żeby ludzi dojeżdżających do pracy premiować za to, że nie jedzie jedna osoba do pracy, tylko zabiera kilka osób ze sobą. I z tego można byłoby jakieś korzyści oferować. Czy lepszy parking, czy stałe miejsce, czy miejsca na ten carpooling, na tych park and drive parkingach. To trzeba o tym pomyśleć. Myślę, że to warto o tym pomyśleć, bo to spowoduje właśnie zmniejszenie zużycia spalin. Bo zamiast czterech samochodów będzie jechał jeden samochód. Nawet pracodawcy mogą mieć jakieś ulgi czy jakieś premie mogą dawać pracownikom, którzy będą właśnie w ten sposób jeździć. Jeszcze kilka słów o transporcie towarowym, który jest niezwykle ważny dla, nie wiem co się stanie z byłą rafinerią, bo rafinerię sprzedali w 2008 roku w Jaśle i już destylacji nie ma, chociaż pierwsza destylacja na świecie to była właśnie w Jaśle, przez Łukasiewicza sporządzona, ale na dzień dzisiejszy nie ma destylacji, czyli nie ma rafinerii, ale są magazyny, są jeszcze inne zakłady powstałe na byłej rafinerii i między innymi o ten asfalt, o którym mówiłem. I codziennie kilka pociągów przyjeżdża z różnymi produktami i ta komunikacja jest bardzo potrzebna. No dobrze, że te mijanki są robione, bo jeżeli jakieś prace są na linii 108, to nie ma przejazdu. Bo jak teraz będzie wyłączony ruch na linii 106 Jasło-Rzeszów, jeżeli będzie pociąg ten aglomeracyjny jeździł co godzina, to tej przepustowości towarowej w ciągu dnia praktycznie nie będzie albo będzie bardzo, bardzo ograniczona. Więc to o tym też trzeba pomyśleć. Nie tylko w kontekście samego Jasła, ale w kontekście jeszcze powstającej biorafinerii w Jedliczu. Biorafineria w Jedliczu to będzie naprawdę zmiana ogromna, jeżeli chodzi o transport taki masowy, bo oni będą potrzebować dużej ilości słomy. Ja rozmawiałem z prezesami Orlen Południe, zwracali się do mnie, żeby pomyśleć, gdzie zorganizować taki punkt przeładunkowy. I takiej możliwości nie mają, ponieważ cała technologia przewiduje rozładunek słomy w sposób automatyczny z wagonów. Więc gdzieś na te wagony trzeba tą słomę załadować. Ja im zaproponowałem, że jest w Jaśle stacja towarowa, ona jest niewykorzystana. Ją również można widzieć w tym transporcie intermodalnym. To jest duża powierzchnia torów. No tak się złożyło, że kiedyś jak wyszedłem z kryminału, to pracowałem przez rok czasu na kolei
i jak był zamknięty szlak towarowy, szlak kolejowy Tarnów Leluchów, to cały transport szedł właśnie międzynarodowy przez Jasło. I były składane pociągi, to był 1984 rok i naprawdę tych pociągów było bardzo dużo. Stacja towarowa i stacja osobowa Jasło nie mogła pomieścić tych pociągów wszystkich i te pociągi jechały właśnie przez Łupków. Jechały przez Łupków, to, czyli tą linią budapeszteńską, a ta linia 108 to była linia transwersalna zbudowana w 1884 roku. W ciągu 2 lat prawie 1000 kilometrów zostało zbudowanych od Czadcy do granicy z Rosją. Więc trzeba na to zwrócić uwagę, na ten transport, bo jeżeli ta biorafineria w Wiedliczu, ona się będzie rozwijać, ona ma powiązania takie technologiczne z zakładem w Trzebini. I no, między innymi zwracałem się do zarządu PKN Orlen i oni popierają właśnie budowę tej linii 166. Ta linia 166 jest wpisana w program rozwoju linii kolejowych o znaczeniu państwowym. I na pewno skróciłaby i pomniejszyła koszty dla PKN Orlen Południe. A oczywiście na pewno ożywi rozwój gospodarczy na południu województwa podkarpackiego, bo powiat jasielski w tej chwili jest powiatem, w którym następuje depopulacja. Ludzie wyjeżdżają z wielu względów. Między innymi całe południe powiatu jasielskiego, no to ze względu na tą ochronę środowiska, która jest niezwykle uciążliwa. No, mieszkańcy mają naprawdę problemy z budową chociażby siedzib, czy no, są problemy z remontami, czy poprawą infrastruktury drogowej. To są naprawdę duże problemy, dlatego trzeba umieć połączyć tą ochronę środowiska i po prostu możliwość rozwoju dla ludzi tam żyjących. Bo ci ludzie, którzy tam właśnie żyli, zachowali tą przyrodę. Natomiast teraz różne eksperymenty mogą spowodować skutek odwrotny. Ja taki podaję przykład konkretny, mianowicie Kornuty, które kiedyś były takim rezerwatem, w którym była najniżej położona kosa drzewina, gady, płazy, łąka wysokogórska i tak dalej. A po założeniu tabliczki rezerwat, wszystko zarosło chwastami i przedmiot ochrony zniknął. Więc jest pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Kto po prostu spowodował, przez jaką głupotę zniszczyliśmy ten przedmiot ochrony. Więc nie wystarczą same dobre intencje, trzeba również po prostu liczyć się ze skutkami. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że powiat jasielski jest zauważany w województwie podkarpackim, że może trochę nie jest doceniany pod tym względem kolejowym, ale wiele się udało zrobić i myślę, że moje krytyczne uwagi nie zostaną potraktowane, ale w sensie takim pozytywnym, żebyśmy szukali możliwości rozwiązania i poprawy życia również mieszkańców powiatu jasielskiego, a dodam, że wiele osób też pracuje z Rzeszowa w Jaśle. Ja tu może wymienię jednego bardzo cennego pracownika, który jest szefem spółki Jasiel. Jest to spółka komunikacyjna, która naprawdę dobrze działa, dociera do każdego zakątka powiatu. Nic na ten temat nie mówiliście tutaj, ale spółka
Jasiel i powiatowo-gminny związek komunikacyjny jest chyba największym beneficjentem w województwie podkarpackim, jeżeli chodzi o dopłaty autobusowe. Więc trzeba również to uwzględnić. No oczywiście wy pracowaliście na danych z 19, najpóźniej do 19 roku, a te wszystkie nowe instrumenty weszły trochę później i mamy dobre efekty i ważne jest, żeby po prostu te wszystkie połączenia były jak najlepiej, najlepsze i najlepiej służyły wszystkim mieszkańcom województwa Podkarpacia i turystom przyjeżdżającym do Podkarpacia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście za zabranie głosu. Proszę może kolejny głos. Nazywam się Adam Filar, kampania społeczna Kolej na Jasło, wcześniej Kocham Kolej. Chciałbym tak krótko i merytorycznie wskazać takie pewne nieścisłości. Tutaj pan profesor trafnie wskazał w analizie SWOT pewne uwarunkowania, które dotyczą potoków pasażerów, które docierają tutaj do Rzeszowa. W związku z tym, że jestem mieszkańcem Jasła od jakiegoś czasu, zauważyłem i wcześniej zgłaszałem tutaj na konsultacjach społecznych dotyczących rozkładów jazdy takie sugestie. Niestety nie zostały one w pełni ujęte przez zarząd. Więc teraz chciałbym jeszcze raz prosić to, żeby w tej strategii, która będzie opracowywana na dalsze lata, mieć na uwadze takie sugestie człowieka, który pracuje na kolei ponad 40 lat i doskonale wie, jakie są walory tego transportu. Więc chcąc, żeby był płynny i trafnie przebiegający transport publiczny, o którym mówicie tutaj w tej strategii, to ten ruch powinien być dostosowany do potrzeb tych ludzi, których chcemy tą koleją przewieźć. W szczególności mam tu na myśli uczniów, jak i również pracowników. Takim ewidentnym przykładem tego, że nie jest to wykorzystywane, jest niestety przystanek Jasło Fabryczna, który został wybudowany kilka lat temu. I cóż, niedostosowanie rozkładu jazdy do tego, na tej Jaśle Fabrycznej jest, w pobliżu tej Jasło Fabrycznej jest usytuowany nowy styl. Do tego nowego stylu przejeżdżają ludzie zarówno z Gorlic, z Biecza, jak i też i z Jasła. Potoki samochodów, które jeżdżą 28 do tego zakładu są olbrzymie. Trzeba pamiętać o tym, że skrzyżowanie dróg w obrębie Jasła jest znaczne. Wskazywałem na to niejednokrotnie, że gdyby uruchomić połączenie z Gorlic pociągiem na Jasło Fabryczna, to te potoki pasażerów byłyby znaczne, ale ten potok pasażerów musi być uwarunkowany tym, że rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb pracowników tam pracujących. Nie może być tak, że ruch pociągów odbywa się, że owszem, jedzie pociąg o godzinie 6, przed 6 dojeżdża na tą fabryczną, ale po 14 już tego pociągu nie ma. Żeby zabrać tych ludzi, którzy by z powrotem mogli pojechać do Jasła. Nie ma integracji. Pan profesor wskazał o tej integracji zewnętrznej i wewnętrznej. Ta integracja zewnętrzna z podmiotem, z miastem, jakim są Gorlice, dość sporym ośrodkiem, gdzie ten potok pasażerów mógłby być olbrzymi, zarówno w kierunku... Dokładnie, tutaj pan starosta też mi wskazuje to, że od lat ponad 15 lat linia jest niewykorzystana. Żaden pociąg regio nie jeździ, pomimo tego, że jest linia zelektryfikowana. Zwracaliśmy na to uwagę. W 2016 roku za czasów starego zarządu udało się dzięki wstawiennictwu marszałka Romaniuka i marszałek Kurowski uruchomić takie połączenie pilotażowe, które miało być niby pilotażowe, relacji Rzeszów-Gorlice. Ewenement, bo jedzie tylko pociąg w jedną stronę. Dowozi ludzi, mieszkańców z Rzeszowa do Gorlic, ale już bezpośredniego połączenia z Gorlic do Rzeszowa nie ma. Od lat o tym walczymy i wskazujemy to, że gdyby był taki pociąg, który dowoziłby bezpośrednio ludzi z Gorlic do Rzeszowa, odciążyłoby to w znacznym stopniu ruch samochodów. I tutaj jest taka właśnie z mojej strony sugestia. Proszę zwrócić uwagę właśnie na to, że jadąc pociągiem, ten pociąg zabierze znacznie większą ilość podróżnych niż jadące samochody.
I to jest jak gdyby klucz do sukcesu. Mówimy o integracji zewnętrznej i wewnętrznej, ale jednocześnie nikt nie zauważa tego, że działalnie tutaj wspólnie ze starostą jasielskim, jak i innymi samorządowcami doprowadziliśmy do tego, że w Jaśle było uruchomione połączenie relacji Jasło-Krynica. Nikt na to nie zwrócił uwagę w Urzędzie Marszałkowskim, mówiąc o tym, że istnieje w okresie wakacyjnym 2021 połączenie takie właśnie do Krynicy. Mówiło się o tym, że jest połączenie do Sandomierza, do Zamościa, do Międzylaborzec, a nie mówiło się o tym, że jadąc w pociągu, który jedzie do Międzylaborzec, wysiadając w stacji Jasło, mają mieszkańcy Rzeszowa możliwość jechania do Krynicy. Gdzie tu jest mowa o integracji? Byliśmy tu ze starostą Pawlusiem w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i tam podejście małopolskiego marszałka Kozłowskiego było całkiem inne. Tutaj pan starosta mnie wyprzedził. Właśnie mówił o tej kolei plus, o tej integracji, którą tam właśnie marszałkowie dostrzegają. Wzięli pod swoją jurysdykcję tę część linii kolejowej 108 po Jasło, po to, żeby wyremontować tę linię, żeby podnieść parametry jezdne. Ja myślę, nie będę przedłużał tego, bo myślę, że tu sporo ludzi tak samo będzie chciało się tej kwestii wypowiedzieć. Bardzo dziękuję. Chciałbym tylko, żeby to było wniesione w ramach tego mojej takiej sugestii. Dziękuję bardzo. Czy trwają konsultacje? Oczywiście czekamy na wnioski. Myślę, że te dwie wypowiedzi pokazują już, jak skomplikowana i złożona materia dotyczy transportu. Bardzo dziękuję za te głosy. Ja tylko chciałbym tytułem takiego zauważenia wskazać, że niektóre z tych inwestycji, które panowie wskazywaliście i pan starosta i pan w dokumencie się znalazły albo wprost, albo w sposób taki, no, można powiedzieć, bardziej ogólny, bo to jest tyle rzeczywiście wątków, że gdybyśmy chcieli tak partykularnie wszystko zapisywać, to ten dokument liczyłby sobie chyba kilka tysięcy stron, więc on też musi mieć pewną syntezę. Na pewno to, co pan starosta mówił, nie widzimy tylko układów zimnowojennych, czyli wschód-zachód, ale północ-południe też ta inwestycja kolejowa łącząca Jasło, ona też się znalazła w dokumencie. W kilku miejscach, na stronie 116, na stronie 161, obwodnica Żmigrodu też, więc no, to myślę, że warto się też popatrzeć, czego rzeczywiście w tym dokumencie nie ma, albo gdzie po prostu należy wzmocnić też te zapisy. Także czekamy na Państwa uwagi. Jest z nami też w formule online pan dyrektor oddziału PKP PLK w Rzeszowie, pan Mieczysław Borowiec. Ja tutaj pytałem moich współpracowników, czy jest też możliwość, żeby on się z nami połączył i zabrał głos i chciałbym spytać, czy jest taka możliwość i czy pan dyrektor chciałby też się wypowiedzieć tutaj w trakcie tej dyskusji. Moi współpracownicy kiwają głowami, także to ja w takim razie poproszę pana dyrektora o zabranie głosu. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Mamy jeszcze jakiś chyba problem, ale już przez moment widzieliśmy sygnał od pana profesora. Nie ma możliwości, tak? O, jest pan dyrektor, już jest widoczny i mam nadzieję, że też i słyszalny. Bardzo dobrze. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Ja państwa słyszę, czy państwo mnie słyszycie? Bardzo proszę. No tak, to opóźnienie w przesyłaniu sygnału swoje też robi, ale pani marszałek kiwnęła głową znacząco więcej. Dzień dobry państwu. Ja oczywiście mogę powiedzieć tyle, że infrastruktura kolejowa na Podkarpaciu ulega ciągłym zmianom. Te zmiany są w ostatnim okresie, mówię o ostatnich choćby 3-4 latach, bardzo dynamiczne i ten kierunek zmian jest no, taki napawający optymizmem, bo przede wszystkim nasza główna linia kolejowa, która biegnie przez Podkarpacie, czyli ciąg korytarza międzynarodowego E30, w nomenklaturze krajowej linia kolejowa numer 91 Kraków-Medyka, została na odcinku z Krakowa do Rzeszowa zmodernizowana już kilka lat temu do prędkości 160 km na godzinę i z powodzeniem została wykorzystana
i przez przewoźników typu PKP Intercity, i przez przewoźników lokalnych, Polregio, no i wreszcie w ostatnim czasie przez Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, która od 4 stycznia bieżącego roku już w pełnym zakresie, czyli na 4 kierunkach od Rzeszowa, kursuje i uruchamiamy dziennie 100 połączeń lokalnych w ramach PKA. No jest to niebagatelna sprawa dla komunikacji zbiorowej, kolejowej w tym przypadku dla naszego województwa. Mnóstwo osób dojeżdżających do pracy korzysta z powodzeniem z tych połączeń, ale oczywiście są takie rejony, jak choćby rejon powiatu jasielskiego, rejon Bieszczad, czy rejon Lubaczowa, linia kolejowa numer 101 Munina Chrebenny, czy linia kolejowa numer 108 na południu od Stróż do Krościenka i do granicy państwa z Ukrainą, czy linia 107 od Zagórza do Łupkowa, które są liniami jeszcze oczekującymi na inwestycje. W przypadku dwóch tych linii ostatnich, czyli numer 108 i 107, jesteśmy już na takim etapie, że mamy projekty inwestycyjne. Projekty inwestycyjne wykonane w ramach obecnej perspektywy i już czekające na źródło finansowania. Cały wysiłek, proszę Państwa, powinien być w tej chwili skierowany na to, żeby znaleźć, no już nie środki regionalne, bo tak zostało postanowione, że również linie regionalne będą finansowane ze środków krajowych, ale środki krajowe. Przypominam, że oprócz Krajowego Planu Odbudowy, Kolei Plus, czy rządowego programu budowy przystanków do roku 2025, z którego też realizujemy szereg inwestycji, 8 zadań na liście podstawowej na terenie województwa, jest jeszcze program FENIKS, bliżej dzisiaj nieokreślony, ale dedykowany również inwestycjom kolejowym. Trzeba po prostu lobbować i sięgnąć po te źródła finansowania, z których mogą być te inwestycje wykonane, bo wtedy tylko do tej głównej rzeki, jakim jest magistrala E30, te boczne dopływy spowodują większe potoki podróżnych i wtedy na wszystkich kierunkach będziemy mogli mówić o integracji systemu kolejowego z innymi rodzajami systemów transportowych. Ja to powtarzam dość często. My jako kolejarze nie chcemy konkurować z transportem samochodowym, z transportem lotniczym. My chcemy się z tymi innymi źródłami, rodzajami transportu integrować. Po to są budowane węzły przesiadkowe, żeby integrować te różne rodzaje transportu. I w tym kierunku powinniśmy w tej obecnej perspektywie zmierzać. Polskie linie kolejowe są otwarte na wszelkie sugestie co do nowych kierunków inwestowania w infrastrukturę kolejową, czy w infrastrukturę przystankową, czy w infrastrukturę przesiadkową, czy też parkingową, tak żeby te unowocześnione, wybudowane za spore środki i krajowe, i unijne, i środki własne spółki, czy też budżetowe państwa, żeby one przynosiły jak najlepsze efekty. Jestem do dyspozycji, dziękuję. Bardzo panu dyrektorowi. Tutaj pan starosta się jeszcze zgłasza, bardzo proszę. Marek Ślisz, starosta leżański. Szanowni państwo, ja mam nadzieję, że ten program da impuls wszystkim samorządom do rozwoju swojej infrastruktury. A mówię dlaczego. Wkoło Rzeszowa tworzy się kolej aglomeracyjna i się z tego cieszę. Cieszę się, jak powstają nowe linie, ale panie dyrektorze, w ramach już linii wybudowanych, wyremontowanych, taka jak Rozwadów Przeworsk, Przeworsk Rozwadów, chciałbym, aby w tym programie znalazło się utworzenie kolei aglomeracyjnej. Powiem dlaczego. Linia Przeworsk-Rzeszów
ma sporo składów pociągów osobowych do Rzeszowa. Z Leżańska i Sarzyny pociągi nie muszą wjeżdżać do stacji Przeworsk, mogą omijać i parę tych pociągów przydałoby się. Dlaczego? Dlaczego? Prosta sprawa. Mamy w powiecie dwie szkoły. Jedna szkoła, zespół szkół licealnych, gdzie około 1600 uczniów chodzi. Druga szkoła, zespół szkół technicznych, gdzie jest około 1800 uczniów. Przewieźć część tych uczniów, nie wszystkich, do naszych szkół to jest tragedia. Parkingi w mieście wszystkie pozajmowane, dlatego że młodzież już klas trzecich, czwartych, a w technikum i piątych jeździ samochodami, ponieważ kolej, jaka w tej chwili przejeżdża przez Leżańsk, to jest cztery pary pociągów, nie jest w żaden sposób dostosowana do rozkładu pracy czy ludzi, czy młodzieży do szkoły. Ja uważam, że taka linia powinna powstać do Nowej Sarzyny, ponieważ Nowa Sarzyna również potraciła połączenia kolejowe i autobusowe, nawet rzeszowe. Druga rzecz, gro pracowników z Leżańska pracuje w Rzeszowie w Wiesiące. Tworzą się koło obwodnicy Leżańska, nie chcę powiedzieć, że dzikie parkingi, ale takie miejsca parkingowe, gdzie ci ludzie przesiadają się do innych środków transportu, żeby dojechać do Rzeszowa. Taki duży parking, to każdy widzi, jak przejeżdża, jest w Sokołowie przy pierwszym zjeździe do Leżańska. Tam jest coraz więcej samochodów i coraz więcej młodzieży przyjeżdża. Dlaczego mówię o tej kolei aglomeracyjnej? Gro naszych uczniów dojeżdża do Leżańska z powiatu przeworskiego. Rozmawiałem z wójtem Trynczy, który jest też za tym, żeby ta kolej powstała. I przy tych stacjach dobrze by było zrobić jakieś parkingi, żeby ta młodzież z tych dalszych terenów dojechała do dworca kolejowego i mogła przesiąść się na kolej i dojechać do Leżańska. Jak już powiedziałem, to jest potężna masa. Druga rzecz, nie wiem, czy ten plan Podkarpacia jest konsultowany z województwem lubelskim. A dlaczego o tym mówię? Z województwa lubelskiego bardzo dużo mamy młodzieży w naszych szkołach. Ta młodzież jednak ciąży do Leżańska, nie do Biłgoraja i chce się u nas uczyć. Jest to naprawdę wielki problem. Wystarczy przyjechać do Leżańska i zobaczyć, ile samochodów z rejestracją LBL jeździ po mieście. Ale powiem dlaczego. Z tych gmin ościennych, z powiatu lubelskiego, ludzie nie chcą do Biłgoraja, do szpitala, nie chcą do lekarzy, do szpitala, wolą do szpitala leżańskiego. Powiem tak nieelegancko, ale wypracowali metody nawet, żeby dostać się do szpitala w Leżańsku. Przyjeżdżają do gminy Kurówka, gdzie mają znajomych, wołają pogotowie, ponieważ dla biłgorajski teren pogotowie nie jedzie i w ten sposób się dostają. A powód jest jeden, wielkie problemy szpitala od wielu, wielu lat w Biłgoraju. Tej młodzieży my nie możemy się pozbyć i nie chcemy się pozbyć z prostych względów. Na szkolnictwo włożyliśmy ostatnio po tej reformie ogromne pieniądze. Dostosowaliśmy szkoły do jednej zmiany. Nie ma u nas dwóch zmian. Nie ograniczamy przyjęć do tych szkół, każdego zapraszamy. I sądzę częściowo, bo to nie całkowicie,
ta kolej aglomeracyjna z Rzeszowa z ominięciem Przeworska do Nowej Sarzyny by nam ułatwiła sprawę. Może na razie, a jeszcze jedna uwaga. Część terenów powiatu leżańskiego jest zagrożona wykluczeniem. No nie chciałbym, żeby ten powiat całkiem został wykluczony ze wszystkiego. Jeżeli będą porozumienia z województwem lubelskim, to my jako samorząd, jako powiat i sądzę samorządy ościenne porozumiemy się odnośnie komunikacji drogowej. To tyle, dziękuję. Panie starosto, rzeczywiście to jest tak, że program strategicznego rozwoju transportu jest konsultowany z marszałkami ościennych województw. Tak samo mieliśmy do dyspozycji, on jest dostępny podejrzewam jeszcze na stronie Urzędu Marszałkowskiego Lubelskiego, plan transportowy województwa lubelskiego, więc też można do niego spojrzeć, jak tam ta sytuacja jest właśnie tego obszaru przygranicznego potraktowana. Ja miałbym jeszcze prośbę do pani dyrektor Joanny Szozdy, żeby się odniosła do tych kwestii połączeń i komunikacji kolejowej no i dróg wojewódzkich. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Tak pokrótce może w zakresie wcześniejszych wypowiedzi państwa. Jeżeli chodzi o kształtowanie i kaskadowe przekazanie dróg, które są drogami krajowymi, będą zastępowane przez obwodnice czy nowe ciągi dróg krajowych, to faktycznie jest to analizowane. Plan transportowy tak naprawdę zakłada inwestycje i przewiduje również planowane przez drogi krajowe, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycje. My później to analizujemy, ale już tak naprawdę w docelowym kształcie, jak będzie przebiegać w ogóle cała siatka linii drogowych i połączeń drogowych, zarówno krajowych, wojewódzkich, jak również powiatowych i gminnych, z tego względu, że i zarówno planowana droga S19, jak i faktycznie tutaj obwodnice i Jasła i połączenie na Pilzno zmieni nam układ komunikacyjny. My docelowo chcemy drogi wojewódzkie tak naprawdę wyprowadzać poza tereny miast, aby to były faktycznie drogi wojewódzkie, które również służą tranzytowi. Natomiast lokalne drogi miejskie, żeby pozostały faktycznie lokalnymi drogami miejskimi. To jest na bieżąco analizowane i w momencie, kiedy mamy faktyczny przebieg dróg, faktyczne połączenia i rozwiązania techniczne, technologiczne, wówczas jest to poddane analizie. Jesteśmy w stałym kontakcie również z Generalną Dyrekcją. Odnosząc się dalej do połączeń kolejowych, tutaj może przy tych prezentacjach, z uwagi na to, że to były drogi wojewódzkie, inwestycje planowane na drogach wojewódzkich, ale wcześniej i pan profesor wspominał, pani marszałek wspominała, jak również pan dyrektor, że planujemy zakup nowego taboru do przewozów pasażerskich. Pozwoli nam to tak naprawdę również wykorzystywać ten tabor. Faktycznie dużo gro ludzi przesiada się z transportu drogowego na transport kolejowy. Takie możliwości zakupu nowego taboru kolejowego pozwolą nam tak naprawdę również uatrakcyjnić połączenia w województwie. Wchodzimy w etap, gdzie faktycznie tych zamknięć kolejowych jest sporo, no ale bez zamknięć kolejowych nie zrealizujemy inwestycji kolejowych. Mamy linie kolejowe jednotorowe, no niestety te zamknięcia muszą być realizowane. To tak samo jak mamy uciążliwości w zakresie robót drogowych, tak samo na liniach kolejowych niestety będzie to realizowane, ale to będzie chwilowe uciążliwość, która później faktycznie poprawi nam cały układ komunikacyjny. W zakresie Kolei Plus chciałabym się odnieść, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale województwo podkarpackie dołożyło blisko 500 000 zł województwu małopolskiemu właśnie na studium planistyczno-prognostyczne do Kolei Plus na linię kolejową, na modernizację linii kolejowej numer 108. Nie wiem, czy państwo wiedzą też, że koszty szacowane tej inwestycji wyszły trzykrotnie większe niż planowano pierwotnie. Także koszty inwestycji kolejowych są naprawdę dosyć spore. I tutaj faktycznie musimy się mierzyć też z kosztami i ograniczonymi tak naprawdę
dostępnymi środkami w najbliższej perspektywie finansowej. A w zakresie taboru jeszcze chciałabym tutaj również zauważyć, że kolejna perspektywa finansowa pozwoli nam na zakup tylko i wyłącznie taboru nieemisyjnego, zeroemisyjnego, czyli mówimy o tak naprawdę zespołach trakcyjnych elektrycznych. Niestety nie spalinowe, czyli będziemy mogli tak naprawdę korzystać z elektryfikowanych linii. Jeżeli chodzi o wszystkie połączenia tak naprawdę kolejowe, w momencie kiedy będziemy mieć dostępność większą ilość taboru, będziemy analizować te połączenia i będzie można tak naprawdę ustawić również nowe atrakcyjne połączenia kolejowe. Rozwój kolei aglomeracyjnej planowany i przewidywany również w tym planie transportowym, jak również zadania obwodnicowe też były przewidywane. Także to wszystko jest w planach, ale dziękujemy Państwu za uwagę, za uwagi złożone do tego planu. Także mam nadzieję, że uda się sprostać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze Pan Przewodniczący Wojciech Zając. Bardzo proszę. Wojciech Zając, Sejmik Województwa Podkarpackiego. Panie Dyrektorze, Panie Profesorze, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, również ci, którzy uczestniczycie z nami w tej dyskusji za pośrednictwem tego kanału online. Ja na wstępie chcę serdecznie podziękować za ten program, za ten ogromny wkład pracy, który był włożony przez cały zespół pod przewodnictwem Pani Marszałek Ewy Drauz, oczywiście przy wielkim też wkładzie pracy Pana Profesora. Dzisiaj stoimy oto przed taką sytuacją, że uczestnicząc w tych konsultacjach stajemy się niejako współautorami tego dokumentu, bo tak jak czytamy w nagłówku, jest to projekt, więc biorąc pod uwagę, że nasze uwagi zostaną skonsumowane, tymi współautorami z automatu się stajemy. Syntetycznie mam nadzieję na kilka kwestii chcę zwrócić uwagę. Idąc po kolei, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, tutaj myślę, patrząc przez pryzmat południa województwa, bo też z tego terenu jestem reprezentantem Sejmiku Województwa Podkarpackiego, chcę zwrócić uwagę na, to zresztą było podnoszone na ostatniej sesji Sejmiku, kiedy był program prezentowany w poniedziałek w tym tygodniu. Mianowicie racją stanu południa województwa jest budowa zjazdu z autostrady w Pilźnie. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości, to podnoszą samorządowcy praktycznie z całej południowo-zachodniej części naszego województwa. Patrząc tutaj na wszystkie szczeble samorządu, akcentowane również to było na ostatniej sesji sejmiku, myślę, że zostanie potwierdzone w trakcie konsultacji również w Dębicy. Pamiętajmy, że ten zjazd oddziałuje nie tylko na powiaty tutaj dębicki czy jasielski, ale również na powiaty krośnieński i patrząc dalej również na powiat sanocki, bo też wiele z osób wybierając czy jadąc z Bieszczady korzysta właśnie z tego kierunku. Tutaj padła ciekawa sugestia i koncepcja ze strony pana profesora w dyskusji, żeby może rozważyć koncepcję tej drogi w formule ESKI. W formule ESKI, patrząc przez tą planowaną inwestycję i de facto już przesądzoną rozbudowę drogi krajowej 73, być może właśnie przy wykorzystaniu, przy podniesieniu parametrów, które będzie wiele łatwiejsze niż to jest dzisiaj, taki przebieg i przekształcenie tej drogi w ESKę byłby realnym, a tak jak mówię, jest to racja stanu w tej części województwa i patrząc w tym horyzoncie czasowym do 2030 roku, myślę, że dla nas z perspektywy województwa i zarządu województwa i tej polityki kreowanej przez zarząd województwa kwestia kluczowa. Tutaj ciekawą koncepcją, ona wielokrotnie była podnoszona, jest też jakby rozbudowa drogi krajowej 28 w relacji Jasło-Krosno-Sanok. Widzimy te potoki samochodów i to natężenie ruchu na tym odcinku. No myślę, że to też jest warte rozważenia. Słuchają naszych tutaj konsultacji, uczestniczą w nich przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, też jak najbardziej należałoby to brać pod uwagę. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, jakoś nie doszukałem się tego, być może to jest w tym dokumencie, on jest bardzo szczegółowy, mianowicie konieczność skomunikowania siecią dróg wojewódzkich, sieci dróg wojewódzkich z drogą ekspresową Via Carpatia S19. Tutaj mam na myśli, patrząc przez ten kontekst, południa województwa,
łączniki z S19 w Iskrzyni i w Duklicz, tam z boiskach. Tutaj musimy to również brać pod uwagę i propozycje w tym zakresie położyć na stole. Pamiętajmy, że ten łącznik, zwłaszcza w zboiskach, załatwia również istotną część w tym układzie połączeń zewnętrznych powiatu gorlickiego, czy patrząc dalej województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, tutaj koledzy powiedzieli sporo. Ja mogę się pod wieloma czy pod większością z tych stwierdzeń podpisać. Myślę, że dla nas tutaj kluczową kwestią jest również, oczywiście te relacje są, ale cały czas wzmacnianie tej współpracy z województwem małopolskim, jeżeli chodzi o ten układ zewnętrzny. Tutaj myślę, że też taka wzajemna lojalność między samorządami ma istotne znaczenie. Wiele tych rozwiązań ze strony, czy inspirowanych ze strony małopolskiej pojawia się na stole, pasuje momentami jedynie podjąć tą pałeczkę, dołożyć środków i częściowo byśmy te mieli problem wykluczenia komunikacyjnego kolejowego załatwiony. Tutaj jeżeli chodzi, jeszcze nawiązując do tego programu Kolej Plus i tym projekcie dotyczącym rewitalizacji linii kolejowej 108, pamiętajmy, że inwestycje w programie Kolej Plus realizujemy za 15% wkładu własnego. W tym wypadku, w wypadku tej linii to jest kwota 90 milionów złotych, gdzie współfinansowalibyśmy ją z województwem małopolskim. Pamiętajmy również, że to zadanie od wielu lat wisi u nas w regionalnym programie operacyjnym na liście rezerwowej i nie zostało do tej pory zrealizowane, widoków na to nie ma. To należy brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj bardzo ciekawym zagadnieniem, jeżeli chodzi o program strategiczny rozwoju transportu województwa podkarpackiego, są te wszystkie konteksty transportu alternatywnego. Mam tutaj na myśli rozwój ścieżek rowerowych, ale tutaj chcę też zwrócić uwagę, oczywiście jest ta propozycja i ona przełożyła się już na konkretne działania z poziomu samorządu województwa, czyli projektowanie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Bieszczadach. No ale tutaj patrząc na te kryteria, które przeważały, to są oczywiście walory turystyczne. Ja chcę powiedzieć, że w województwie podkarpackim pozostaje nam w tym zakresie taka istotna i patrząc na powierzchnię, czy na wielkość tego obszaru, istotna biała plama, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe w Beskidzie Niskim. To jest cały obszar praktycznie przebiegający przez, czy obejmujący trzy powiaty południowej ich części, powiat sanocki, gmina Komańcza, powiat krośnieński, powiat jasielski. I tutaj jakieś propozycje w tym zakresie należałoby również pokazać, tym bardziej, że włączamy się w bardzo dobrze rozwiniętą i będącą niejako dla nas wzorem sieć ścieżek rowerowych w województwie małopolskim. Tam jest co roku wiele milionów złotych na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych wykładane. No i województwo małopolskie jest z nami gotowe do rozmowy w tym zakresie. Przynajmniej projekt. Oczywiście jest tam wskazany ten pomysł budowy ścieżek rowerowych w tej formule rowerostrady Solina-Zakopane. Niemniej jednak powinniśmy tutaj od słów przejść do czynów i przynajmniej jakieś prace projektowe w tym zakresie wykonać. Kolejna kwestia, myślę, dziś, której się nie doszukałem w tym dokumencie, to jest kwestia takiego ciekawego rozwiązania, mianowicie transgranicznych przewozów autobusowych, jeżeli chodzi o transport zbiorowy. W pewnym sensie pilotaż w tym zakresie przeprowadziło województwo małopolskie. Tam było to zagadnienie przerabiane na Podhalu. Niemniej jednak tutaj to też sprowadza się do zmian ustawowych, ale patrząc przez ten horyzont czasowy do 2030 roku, myślę, że nad tym tematem, zwłaszcza w tym kontekście rozwoju turystyki na tym terenie, warto by się pochylić. Myślę, że pokrótce z mojej strony to wszystko. Oczywiście korzystając z okazji zachęcam do szerokiego udziału w tych konsultacjach. My de facto dzisiaj rozpoczynamy je w tej formule. Każdy głos Państwa tutaj jest mile widziany, czy w tej formule stacjonarnej, czy w tej formule online. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ten dokument był jak najbardziej kompletny, szczegółowy, kompleksowy i rzeczywiście wiele z tych problemów dotyczących transportu nam tutaj załatwił na lata. Dziękuję serdecznie. Bardzo panu przewodniczącemu.
ten głos w dyskusji. Rzeczywiście bardzo ważne wątki. Ja tylko dopowiem, że rzeczywiście myśmy sporo miejsca i uwagi poświęcili trasom rowerowym i w ogóle zapisom dotyczącym rowerów. Natomiast wskazaliśmy, że takim dokumentem uzupełniającym jakby konkretnie zapisy dotyczące pewnych przebiegów tras, czy w ogóle polityki transportowej, będzie właśnie osobny dokument, który jest w tym momencie opracowany przez jeden z departamentów Urzędu Marszałkowskiego, polityka rowerowa podkarpacka, więc to będzie jakby doszczegółowienie jeszcze w tamtym dokumencie. Znaczy myśmy w tym programie zawarli, że tutaj są pewne takie generalne zapisy, natomiast uszczegółowienie będzie tam, więc to na pewno jest bardzo ważny wątek i to się w tamtym dokumencie znajdzie. Ja nie widzę już głosów w dyskusji, nie widzę też z czatu, niestety tutaj słońce mi trochę przeszkadza, więc się zwracam do współpracowników, ale nie ma. To ja miałbym teraz taką prośbę, żeby jeszcze pan profesor nam podsumował troszkę to spotkanie, czy zwrócił uwagę na kilka wątków, a później poprosimy panią marszałek. Bardzo dziękuję. No tutaj wiele wątków było poruszonych, ale też one nie przybrały jakiejś takiej formy, żebyśmy mieli, znaczy częściowo były szczegółowe propozycje, zwłaszcza tutaj u pana starosty, ale też ja się nie czuję kompetentny do końca, jeżeli chodzi o bardzo lokalne odcinki, odpowiadać. Natomiast kilka refleksji ogólniejszych, które postaram się jak najkrócej przedstawić. Pierwsza rzecz, która się tutaj pojawiła i to w kilku wypowiedziach, ona się pojawiła u pana starosty, u pana przewodniczącego, to jest kwestia wszystkiego, co się wiąże z tym układem skośnym. Układem skośnym, począwszy, ja bym powiedział, od węzeł Pilzno, Jasło, Krosno, Sanok. I to jest też dostęp w Bieszczady i to jest i te obciążenie ruchem towarowym. Ono będzie. Oczywiście droga S19 częściowo przejmie, ale jeżeli analizujemy ciążenia ekonomiczne, proszę państwa, no musimy patrzeć realnie. Te ciążenia ekonomiczne rzeczywiście rosną z kierunku, powiedzmy, Rumunii. Ja to potwierdzam, co pan powiedział, ale to są ciążenia w kierunku Polski centralnej i tego, powiedzmy sobie, rdzenia ekonomicznego również Polski południowej. W związku z czym to nie jest tak, że one będą wykorzystywały aż tak bardzo dalsze odcinki Via Carpatia. One będą częściowo się kierowały w stronę zachodnią. Tak jak powiedziałem, jednak wektor ekonomiczny jest wektorem zachodnim województwa. I również ten tranzyt też jest układem skośnym, a nie układem ściśle południkowym. I jakkolwiek właściwie cały odcinek podkarpacki Via Carpatii ma bardzo mocne uzasadnienie. Znaki zapytania można stawiać między Lubinem a Białymstokiem, a na pewno nie na Podkarpaciu. To jednak musimy pamiętać, że bardzo duża część tych powiązań jest w ten sposób powiązana. I tutaj słusznie, ja od wielokrotnie wskazywałem, że to jest potencjalna droga ekspresowa. W tej chwili mamy i bardzo dobrze, że mamy realizowany ten ciąg obwodnic, prawda? Pewnie byłoby lepiej, gdyby, ale to jest już uwaga na poziomie centralnym, gdybyśmy tego typu inwestycje zawsze co do zasady realizowali z zachowaniem możliwości w przyszłości rozbudowy takich dróg, taka, żeby była szansa rozbudowy do standardu ekspresowego. To jest oczywiście nie do rozstrzygnięcia tutaj przez nas w tej chwili, ale z całą pewnością cały odcinek aż do Sanoka jest takim odcinkiem, który gdybyśmy mieli poszerzać rządowy plan budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce na obszarze województwa podkarpackiego i ktoś by mnie zapytał, który odcinek należy dodać, to tak bym powiedział, że on jest pierwszy. Druga rzecz, która trochę się z tym wiąże i wiąże się bardziej już z drogą S19, to jest taka bardzo świeża obserwacja, której właściwie nawet nie mogliśmy skonsumować na etapie sporządzania planu, a która pochodzi z najnowszych wyników badania ruchu tych GPR-u, tego, który już był wykonany w latach 2020-2021, bo wiemy, że z uwagi na pandemię było to przesunięcie wyników GPR. I tutaj odwołam się do rezultatów z innych części Polski. Tam, gdzie można było zobaczyć, co się stało z ruchem, jaka była dynamika ruchu w tych miejscach, gdzie uruchomiono w poprzednim okresie pięcioletnim długie ciągi dróg ekspresowych.
I efekt był taki, że na bocznych do nich, łączących się z nimi drogach wojewódzkich wystąpił bardzo, bardzo duży wzrost, przyrost ruchu. W związku z czym my się musimy liczyć, że ukończenie drogi S19 spowoduje, tutaj wymienialiście panowie tą drogę, nie pamiętam w tej chwili, nie chcę przekłamać numeru, z Dukli, prawda? Tak. I tego typu drogi na pewno zanotują bardzo znaczny wzrost obciążenia. Już powinniśmy to mieć jak gdyby w pamięci, bo na to już są dowody z innych części Polski, gdzie tego typu inwestycje zostały ukończone. Właśnie nawet bardziej drogi ekspresowe niż autostrady, bo tych węzłów jest więcej i te obciążenia. Wiadomo, że one będą kumulować ruch. Drogi ekspresowe ściągają ruch, ale w jakiś sposób on musi dotrzeć. Także to jeżeli chodzi o ten układ. No jeżeli chodzi o kolej, tutaj było dużo powiedziane i oczywiście są te ograniczenia taborowe, o których mówiła pani dyrektor. No ja bym powiedział tak, że te inwestycje są bardzo kosztowne, to też było powiedziane kilkakrotnie. Jednocześnie środków na nie jednakże jest sporo, bo są i środki krajowe, ale no, są też bardzo duże środki unijne. Pamiętajmy o tym, że jest ta preferencja dla tych przyjaznych dla środowiska środków transportu, w związku z czym na poziomie Unii Europejskiej, w związku z czym one nimi dysponujemy, ale wydaje się, że no powiem tak to ogólnie, że racjonalność ich wydawania no zależy od tego, na ile zintegrujemy działania inwestycyjne, o których my najwięcej mówimy siłą rzeczy przy konstrukcji planu, programu, jednak tymi działaniami organizacyjnymi. Dlatego, że sama modernizacja linii ogromnym kosztem, bez gwarancji odpowiedniej częstotliwości poruszanych, wiodących się tamtędy później składów, jest, proszę Państwa, powiem brutalnie, bez sensu. Dlatego, że to są ogromne środki, które być może lepiej byłoby skoncentrować gdzie indziej, aniżeli wykonywać tak. I takich przykładów niestety, znowuż w innych województwach, nie powiem, można znaleźć w Polsce sporo, że tego typu inwestycje już były poniesione. I także pewna ostrożność w tym zakresie, no wydaje mi się, że jest istotna. Tutaj bardzo cenna była uwaga pana starosty z Leżajska odnośnie tych usług. I tutaj ja cały czas, to o szpitalu, prawda, cały czas wydaje mi się, że to jest pewnie, no nie wiem, może właściwie postulat, który powinniśmy złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego, że my ciągle mamy za mało informacji o takich elementach rzeczywistości i o tego typu powiązaniach. A tak jak mówiłem dzisiaj, jak staraliśmy się to zawrzeć w programie, ten dostępność do usług pożytku publicznego no jest fundamentalna, jest kluczowa, jest podstawowym elementem jakości życia. A my jesteśmy skłonni patrzeć na te inwestycje co najwyżej z punktu widzenia rynku pracy, tak? Dojeżdżamy do pracy. A ogromna część naszych podróży była taka, analizowaliśmy też w ramach programu przy dojazdach do Rzeszowa, bo Rzeszów jako jedyny ma taką analizę GUS-u dojazdów do szkół wykonaną, prawda? Dla 18 roku to jest tylko jedno zdjęcie sytuacji. No to z niektórych gmin wielkość dojazdów to jest nawet prawie do 30%, jeżeli tylko sumujemy dojazdy do szkół i do pracy, bo nie mamy innych. Czyli już same szkoły powodują, że to jest 30. Jeżeli byśmy inne usługi dodali, no to te dojazdy do usług są co najmniej tak samo ważne, jak dojazdy do pracy, w sensie jaką część naszej mobilności stanowią. W związku z czym jest bardzo ważne, żebyśmy mieli lepszy ogląd sytuacji, a potem ewentualnie brali to też pod uwagę. I proszę Państwa, jeszcze tutaj był wspomniany ten carpooling. Mnie się wydaje, że te rzeczy, te elementy takie alternatywnych form, ale nie alternatywnych w sensie rowerowym, tylko alternatywnym w sensie organizacyjnym, w transporcie samochodowym. One są wspomniane, prawda, panie dyrektorze, ja jak dobrze pamiętam, w naszym programie. I one dotyczą zarówno tych sytuacji
gdzie ten efekt mógłby być, powiedzmy sobie, emisyjny, tak? Ale także dotyczą tych sytuacji na obszarach peryferyjnych, na terenach górskich, gdzie transport publiczny w klasycznym znaczeniu no jest bardzo kosztowny i być może lepszą formą jest zapewnienie pewnych sposobów car sharingu, czasami takich autobusów na życzenie. No są doświadczenia z wielu krajów europejskich, gdzie tego typu formy funkcjonują. To jest i Skandynawia, to są i Doliny Alpejskie w Austrii. Można spojrzeć, jak to funkcjonuje, żeby zapewnić właśnie dostępność na przykład dla osób no, w starszym wieku, a jednocześnie przy niskiej gęstości zaludnienia, współfinansowania pewnych takich samopomocowych rozwiązań. I ostatnia rzecz, te ścieżki rowerowe, no ja o tym już mówiłem, że to jest podkreślone w programie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że warto jest, żeby nie patrzeć na nie wyłącznie przez ten pryzmat turystyczny. Wiem, że mamy taką, że to jest potrzebne, że na pewno tutaj wzorce z województwa małopolskiego, zgadzam się z tym, ale są też województwa, w których istnieją programy budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, tak żeby one zapewniały, tak żeby były elementem tej mobilności codziennej, a nie wyłącznie mobilności turystycznej. Także to może tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi za ten głos w dyskusji i poprosimy panią marszałek Ewę Drauz o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za prezentację, które pana profesora Komornickiego, państwa dyrektorów i dziękuję za te bardzo merytoryczne głosy, które potwierdzają, że cele, które wskazaliśmy w naszym projekcie strategicznego planu transportowego dla naszego województwa, że one są słuszne i są trafne, gdyż te problemy, które Państwo sygnalizujecie, one są niezwykle istotne, ale wpisują się w to, co my chcielibyśmy realizować w ciągu najbliższych 10 lat. Na pewno ten plan też jest takim elementem, który integruje różnych gestorów, chodzi o środki transportu, wszystkie samorządy, GDAKę, PLKę, więc widzimy komplementarność działań i jestem przekonana, że te dyskusje, które dzisiaj rozpoczęliśmy, będziemy mogli zakończyć i też tak rozwinąć współpracę i rozwinąć nasze wspólne myślenie o tej nowej perspektywie i ośrodkach transportu. Na pewno kolej jest bardzo ważna, ale jak wspominałam, jest to era kolei i chcielibyśmy, aby jak najwięcej inwestycji było realizowanych na poziomie naszego województwa, ale pan dyrektor Mieczysław Borowiec powiedział, że w nowym rozdaniu funduszy europejskich będzie ich dużo, ale będą decyzje zapadać na poziomie Warszawy, więc ten spójny nasz plan będzie też pewną podstawą do tego, abyśmy mogli sięgać po te pieniądze unijne. Zresztą było już to powiedziane na początku, że też ten program jest istotny z punktu widzenia wydatkowania środków funduszy europejskich dla Podkarpacia. Jest to warunek ex ante, więc te pieniądze, które zostały przedstawione i zostały zapisane na rzecz naszego województwa w priorytecie mobilności, one będą realizowane poprzez ten plan, który dzisiaj konsultujemy. Natomiast pokazujecie Państwo wiele problemów, które wymagają uwagi i dodatkowych działań. Na pewno istotne są te nasze powiązania międzywojewódzkie. My ten plan konsultujemy i z Małopolską, i ze Świętokrzyskim, i z Lubelskim, bo to są nasi sąsiedzi. Oni też zauważają te powiązania międzyregionalne, ale widać, musimy jeszcze większą uwagę
uwagę, jeszcze bardziej przyglądać się, zbierać informacje. Te działania, one powiązania z tymi województwami, one są realizowane. My dofinansowujemy te wszystkie powiązania transportowe jako województwo, których organizatorem są inne, więc inne regiony, inne urzędy marszałkowskie. Zatem nie zawsze to występuje w takiej pozycji, że my jesteśmy tutaj współorganizatorem, natomiast zauważalne jest to w budżecie województwa i widząc potrzeby naszych mieszkańców, dojazdy do pracy, do szkoły, będziemy się jeszcze bardziej temu przyglądać, żeby móc jeszcze mocniej wspierać, ale w zależności od możliwości i potrzeb, jakie one się rysują. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że wskazywane były też źródła finansowania, że te pieniądze z funduszy europejskich nie są jedyne, które są inwestowane na rzecz rozwoju transportu, gdyż z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020-2021 wydatkowano 1 700 000 000. Są to głównie drogi lokalne realizowane przez samorządy powiatowe, gminne, więc do tego, jeżeli dodamy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to mamy blisko 2 miliardy, które zostały skierowane przez polski rząd z funduszy, z budżetu państwa na rzecz rozwoju naszej infrastruktury. Potrzeby są duże, ale na razie zakreślamy perspektywy realizacyjne na najbliższe 10 lat, widząc, że potrzeby w zakresie dróg ekspresowych, one są i one się pojawią dosyć szybko, zarówno na tej trasie transgranicznej do przyszłego węzła Pilzno, ale też nie było dzisiaj w dyskusji nikogo z północy województwa, więc też pozwolę sobie tutaj wspomnieć o drodze S9. Będą jeszcze konsultacje, więc pewnie jeszcze będzie na ten temat mowa. Zatem takie potrzeby poprawy dostępności zewnętrznej są sygnalizowane zarówno na poziomie sejmiku, jak i teraz w ramach konsultacji. I widać, że w ostatnich 10 latach bardzo dużo się poprawiło, bardzo dużo się zmieniło, więc jeżeli utrzymamy to tempo rozwoju, to miejmy nadzieję, że na przyszłym planie transportowym będziemy już mówić o połączeniach z nowymi drogami ekspresowymi, czego tutaj życzymy sobie wszyscy, żeby poprawić warunki do rozwoju gospodarczego, abyśmy mogli wykorzystać potencjał rozwojowy wszystkich regionów. Temu dokumentowi, temu planowi strategicznemu są jako dokumenty towarzyszące, to jest ta polityka rowerowa województwa podkarpackiego, która jeszcze nie jest gotowa. Na razie pojawiają się pierwsze projekty, które na pewno będą dyskutowane, które przygotowujemy, gdyż jest to bardzo istotne. Takie są potrzeby, żebyśmy widzieli kompleksowo zarówno trasy rowerowe, które chcemy realizować w ramach programu z Polski Wschodniej, jak i te, które będziemy realizować w ramach funduszy europejskich. Ale jednocześnie istotny jest rozwój tego transportu alternatywnego w miastach, i bo tutaj zapotrzebowanie też jest duże. Więc jestem pewna, że my to szybko skonsumujemy, pieniądze, które na ten cel zostały przygotowane, i ten dokument, który będzie dopiero prezentowany, również usatysfakcjonuje samorządy, przynajmniej na początku, aby móc
wspierać rozwój turystyki, bo potencjał turystyczny mamy naprawdę bardzo duży. Jednocześnie takim dokumentem, który również będzie towarzyszył temu planowi, to jest ten program poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, który funkcjonuje w oparciu o środki budżetu województwa, środki jednoroczne, które realizujemy we współpracy z samorządami lokalnymi. Przeważnie są to samorządy gminne, które wspólnie budujemy chodniki. Staramy się poprawiać bezpieczeństwo w miejscach, które są wskazywane przez lokalne samorządy. Więc ten 5-letni plan poprawy bezpieczeństwa, on również służy wydatkowaniu środków i my każdego roku w naszym budżecie przeznaczamy coraz więcej pieniędzy, aby móc wspierać te działania, które będą zapisane już w ostatecznej wersji programu strategicznego. Więc podejmujemy problem rozwoju transportu kompleksowo, licząc na dobrą współpracę i z PKP PLK, jak i też z wszystkimi samorządami, ale też i instytucjami, które będą organizować transport zbiorowy i transport publiczny w naszym województwie. Będziemy wspólnie starać się, aby te problemy, które Państwo w dyskusjach zarysowaliście, żeby one znalazły swoją realizację. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję panu profesorowi Tomaszowi Komornickiemu, który jest naszym ekspertem i tą skomplikowaną materię, jakim jest przygotowanie tego planu. On nas przez to przeprowadził i użyczył nam swojej wiedzy, doświadczenia, aby województwo posiadało bardzo dobry plan, który będzie dobrym narzędziem do wydatkowania pieniędzy i też do realizacji inwestycji i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju naszego województwa. Dziękuję naszym współpracownikom, panu dyrektorowi Mieczysławowi Borowcowi, panu Bogdanowi Tarnawskiemu z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkim osobom z Urzędu Wojewódzkiego, które również uczestniczyły w pracach zespołu, jak i też wszystkim samorządom, które się włączają na rzecz utworzenia bardzo dobrego narzędzia. Dziękuję Państwu dyrektorom, pani dyrektor Joannie Szozdy z Departamentu Dróg za przygotowane tutaj działania, za piękną prezentację kryteriów i map pokazujących, co chcemy osiągnąć do roku 2030. I bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Pawłowi Wajsowi, który spinał wszystko, wszystkie działania, wszystkie departamenty, który kierował pracami zespołu na rzecz powstania tego programu transportowego. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo pani marszałek za podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dziękuję państwu za udział, za zgłoszone propozycje i głosy. Liczymy też na odzew ze strony państwa, którzy nas oglądali dzisiaj i tych, którzy dzisiaj nie oglądali. Zachęcamy wszystkich państwa do odwiedzenia naszej strony, na której są udostępnione te dokumenty, zarówno projekt programu, jak i projekt prognozy oddziaływania na środowisko. To jest strona podkarpackie.pl albo rot.podkarpackie. PL z obu adresów. Jest to łatwe połączenie, jest to właśnie strona zintegrowana i zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, spotkaniach konsultacyjnych. Następne spotkanie już jest w dniu jutrzejszym w Przemyślu. Na naszej stronie będziemy też aktualizować wszelkie informacje, bo jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie dość dynamicznie nam się zmienia otoczenie, więc wszelkie informacje, wszelkie nowości będziemy na stronach internetowych też państwu przedstawiać. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.